Rodzina Bruszewskich, rodzina jakiej wiem. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Bruszewskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw, nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. Słuchajcie, dostałem list od Sylwii. Niemożliwe, niewiarygodne. Od twojej byłej narzeczonej sprzed 3 lat? Tak, dziadku, piszę z Kuwejtu. Ach, na twoim miejscu, Maurycy, nie otwierałabym nawet tego listu. Podarłabym go i wyrzuciła do klozetu. A to dlaczego w zasadzie? Przecież można najpierw przeczytać, a potem podrzeć i wyrzucić tam, gdzie mówisz, prawda? No, pamiętajcie, że ostrzegałam. Sylwia to niebezpieczna kobieta. Maurycy zmarnował przy niej swoje najlepsze lata. Pomiędzy 15 i 17 rokiem życia. Nie wychodziła z tego mieszkania. Obiecywała małżeństwo, miłość i wierność. I macie teraz list z Kuwejtu. Ja też zmarnowałam dla niej swoje najlepsze lata pomiędzy 84 a 86 rokiem życia. Tak, podkochiwałem się w tej, przepraszam, dzielacce. Też obiecywała mi niejedno i macie teraz list z Mandżurii. Z Kuwejtu, ja, papo. Wszystko jedno, wszystko. Maurycy, czytaj. Umieram z niecierpliwości. Kochany misiaczku. Tak, jakbym słyszał jej głos. Nie pisałam tak długo, gdyż w moim życiu wydarzyło się tak dużo, że początkowo nie wiedziałam, od czego zacząć. Tuż po naszym rozstaniu, dokładnie w godzinę potem, zaczepiłam na ulicy pewnego Rumuna. Nazywał się Dumitrescu. Rumun ten rozczarował mnie jako mężczyzna i cudzoziemiec. 2 godziny potem zaczepiłam w przejściu podziemnym niepozornego Tybetańczyka nazwiskiem Kundziorama. Tybetańczyk ten rozczarował mnie również, ale w mniejszym stopniu. 3 godziny później zaczepił mnie pewien mężczyzna rodem z Kutna, były lotnik Stanisław Robert Parzocha, bardzo ciekawy człowiek. I tak z godziny na godzinę poznawałam życie coraz lepiej, od tak zwanej podszewki. Z braku miejsca nie mogę wymienić tutaj wszystkich mężczyzn, którzy przewinęli się przez moje życie. Powiem ci tylko, że ostatnim z nich jest normalny szejk nazwiskiem Mustafa z Kuwejtu. Po ślubie przyjęłam jego nazwisko i nazywam się obecnie Sylwia Mustafa. Pod naszym pałacem przechodzi rura, w rurze tej płynie nafta i przeszkadza mi spać. Jej bulgot przypomina mi do tego stopnia rzekę Wisłę, że odczuwam silną nostalgię. Tęsknię za tobą, Maurycy, i całą twoją rodziną, nie wyłączając Jacusia. A zresztą, co tu pisać, wszystko ci opowiem osobiście. Przylatuję Okęcie, wtorek, rejsem 747. Twoja Mustafa. Tak, Mustafa, to pięknie brzmi. Obrzydliwie. Własna rura z naftą. No. Zawsze mówiłem, że ta Sylwia da sobie radę w życiu. Bylibyśmy skończonymi idiotami, gdybyśmy nie zaproponowali jej gościny w naszym domu, do którego, jak pisze, prawda, tęskni po nocach. Tak, tak, trzeba być skończonym cimbałem, żeby nie przyjąć jak najlepiej gościa z Kuwejtu. Nie ma najmniejszego sensu, żeby ta piękna kobieta wydawała pieniądze na hotele i taksówki. Może u nas zamieszkać, prawda? Ceny u nas przystępne, skóry z niej nikt nie będzie zierał. Kiedy czytałem ten list, nie mogłem powstrzymać łez. Kocham ją jak dawniej, a może nawet jeszcze bardziej. No, przecież to mężatka. Nie opowiadaj głupstw. Co? Sama jesteś mężatką, a przecież kocham cię jak dawniej. Tak jak Maurycy kocha teraz Sylwię. Nie powinniśmy stawać na drodze miłości naszego syna. Tak i właśnie, ja też ją kocham tak jak dawniej. Czas poradzki po wszystkim. I ty, Marylku, powinnaś ją pokochać jak dawniej. Ja dobrze ci radzę. No, no cóż, jak chcecie. Wylądował samolot z Kuwejtu, rejs numer 747. Powtarzam, wylądował samolot z Kuwejtu, rejs numer 747. Samolot koruje na stanowisku 3. Widzę ją! Gdzie? Widzę. Tam, gdzie? Tam, tragacz niesie za nią. Chwileczkę, 16 walizek. Jeden tragacz? To jest niemożliwe, papo. Mnie się też to wydaje, że to niemożliwe. A jednak widzę to wyraźnie.
Może zresztą nie tak zupełnie wyraźnie, jakby za mgłą, tak. Nie widzę tego, moje kochanie. Zdawało mi się po prostu. Ha, cóż to znaczy najprawdopodobniej potęga wyobraźni? Marzenia stają się czasem rzeczywistością, a czasem nie. A czasem odwrotnie. Rzeczywistość staje się marzeniem, a czasem nie staje. Pamiętam jak dziś. Był 1904, 6 marca, wtorek, godzina 17. Ci leżę sobie na stanowisku. Nagle patrzę, a tu... Zasobki mandziurskiej wychodzą ci urocze mandziurki w kostiumach kąpielowych. Nie patrz tak na mnie, Marylko. Marylko, musisz wiedzieć, że mandziurski, prawda, kostium kąpielowy jest bardzo przyzwoity. Składa się on z długich spodni, długiego kaftana, długich butów, maski przeciwgazowej, plecaka, saperki, opatrunku osobistego i tak zwanej żelaznej porcji żywnościowej, która składa się z puszki konserw, czekolady w konserwach, cukarków, czekoladzie i tak dalej. Palce lizać, palce lizać. W każdym razie te trzy mandziurki, o których wam wspomniałem, ułożyły się obok mnie, prawda, na stanowisku. No to tylko czekałem. Najpierw zdjąłem pierwszej maskę przeciwgazową, prawda? I jakieś było moje zdumienie, kiedy w tym samym momencie, jak przez mgłę, ja usłyszałem głos kaprala Jedziniaka, przywołujący mnie do porządku. Niezrażony niepowodzeniem zdjąłem drugiej mandziurce, prawda, plecak. I wtedy znowu rozległ się głos kaprala Jedziniaka. Obejrzałem się. Nikogo, nikogo, więc ja łapię za porcję żelazną trzeciej mandziurki. Do czego ojciec zmierza? Ale co cię to obchodzi, no? Dobrze, nie to nie. Ciask praski, bo wszystko. No i widzisz, Grzesiu, obraziłeś ojca. Wiem. Co ty tam wiesz? W porządku, nie to nie. Widzisz, papo, Grzegorz się obraził. Wiem, nie wtrącaj się. Nie to nie. Widzisz, dziadek, mama też się obraziła. Widzisz, smarychaciu, milcz. Ach tak, w porządku. Masz ci los, wszyscy się poobrażali, no. Na wszystkich. A ja przecież chciałem tylko powiedzieć, że tymi trzema uroczymi mandziurkami okazał się po niewciacie mój bezpośredni przewodzony kapral Jedziniak, od którego nie mogłem się potem odczepić, a łaził za mną wszędzie. Przebierał się dla niepoznaki, przynosił mi kwiaty, kupował kosztowne prezenty od wroga. Tak? Dlaczego się nie śmiejecie? Grzegorzu, która godzina? Najpierw mnie przeproś. Ja? To ty mnie przeproś. Albo mnie. To dziadek powinien wszystkich przeprosić. I odszczekać. Dzień dobry, kochani. Nie wiem, czego od nas chce ten obdartus. Nie poznajecie mnie? To ja, Sylwia. Niemożliwe. Sylwia. Sylwia nigdy nie włożyłaby na siebie wytłuszczonego, podartego kombinezonu używanego na trzeciorzędnych stacjach benzynowych. No niestety, to Sylwia. Trudno. Przywitajmy ją serdecznie. Nie. Daj buzi, kochana. O, Jezusie, nie tak mocno. Usmarował się dziadek jak świnia. Sminką? Nie, smarem. A, to smar? A ja myślałem, że ona taka opalona. To owoc. To? Tak, to. Chodźmy już. Chciałabym się wreszcie wykąpać. A bagaże? Mam tylko kanistę z naftą. Kąpię się już 4 godzinę. No cóż, była bardzo brudna. Już jej nie kocham. Ty głupia kombinujesz. I mylisz się. Ja tam ją kocham. Wam się zdaje, że jak ktoś przyjeżdża z Kuwejtu, to od razu taksówką 16 walizkami. To ojcu się tak zdawało. Milcz, teraz ja mówię. Jak ty byś był w Kuwejcie, to też byś się usmarował. Nafty tam zatrzęsienie i każdy chodzi tam brudny, umazany. Nawet żony najbogatszych szwejków. Bzdury! Żadne bzdury. Im bogatszy szwejk... Szejk, papu. Tym żona bardziej brudna, tak jak u nas. Znałeś kiedyś... Tak,
Albo ja na przykład znałem kiedyś żonę bogatego z Duna. Tak? Na pierwszej randce tak się uwalałem gliną siamotową, że kroku nie mogłem zrobić. Jak to? Marylo, czy nie uważasz, że dzisiejsze anegdoty papy to kompletne dyno? Tak uważam. Nie mogłem zrobić kroku w tym sensie, że glina po zastygnięciu swadniała, prawda? Zakrzepła i sparaliżowała moje ruchy. Wieczorem przyszedł ten bogaty z Dun do domu. Przedtem jednak żona z Duna, z Dunowa, ukryła mnie w pieciu. Tak. Pieciu mnie ukryła. Tak. No koniec. Zdumiewający. Świetnie. Ja proszę, chodź tu, ujmij mi plecy. Widzicie, woła mnie, prawda? Nie jesteś zazdrosny, Maurycy? Nie, nie kocham jej. I słusznie, synu, nie kochaj jej. Nie kocham. Tak jak dawno. Idę! Przy okazji niech papa sprawdzi, czy tam w łazience wszystko na swoim Cicho, miejscu. Niby żona szejka, ale nigdy szejka, nic nie wiadomo. Jest tam mydło, przecież na omydło niełatwo. U nas w pracy w zasadzie w tym kwartale. Ale nie bój się, nikt ci tego mydła nie zje. Ani Sylwia, ani nawet ja. W każdym razie nie teraz. No. Dobrze jednak, że mi o tym przypomniałeś. Tak? To ja. Chodź bliżej, Jacusiu. A gdzie bliżej? Otwórz oczy. Nie wstydź się. Jesteśmy sami. Ja cię bardziej się wstydzę. Nie otworzę oczu za żadne skarby. Ja? Podaj mi mydło i sotkę. Masz. Aj, upuściłeś mydło. Nie szkodzi. Wysoruję ci plecy bez mydła. Dobrze. Szorujesz wannę, Jacusiu. Nie szkodzi, tak trzeba będzie ją wyszorować. A czego ty się wstydzisz, Jacusiu? Nigdy nie widziałeś nagi kobiety? A widziałem, ale widzisz, na stare lata człowiek zaczyna wstydzić się wszystkiego. Nie wstydźmy się wstydzić, kochani. Wstyd to nie żaden wstyd. Ze spuszczonymi oczami stanąć nie broni nam nikt. Nie bójmy bać się, kochani. Strach to nie żaden strach. Ze zjeżonymi włoskami śmiało wyłaź mi na gach. Nie plujmy, pluć się, kochani. Pluj to nie żaden pluj. Lecz opluwajmy się sami, aż much obciądzie nas rój. Nie trujmy, truć się, kochani. Trój to nie żaden trój. Jedzmy arsennik łyskami, jak już masz bruić, to bruj. Nie śmiejmy śmiać się, kochani. Śmiech to nie żaden śmiech. Ze ściśniętymi wargami trzymajmy wydech i wdech. Tak. Trzymajmy wydech i wdech. Trzymajmy wydech i wdech. Grzegorzu, da. Odsuń dalej od Sylwii tę miskę kartofli, tak no, żeby nie mogła sięgnąć. Ma pani straszny apetyt. Aha, robię kartofle. Stęskniłam się za nimi. W Kuwejcie kartofle to rarytas. Kosztują tyle, ile pomarańcze. O, nawet drożdże. Ale pomarańczy to najadła się pani za wszystkie czasy, co? O nie. Dlaczego? W Kuwejcie pomarańcze kosztują tyle, że nie mogłam sobie na to pozwolić. To znaczy ile? Tyle, ile kartofle. Grzegorzu, odsuń od naszego gościa zupę i w ogóle odsuń od niej, co się da. No, skończmy już z tym jedzeniem. Porozmawiać nie można nawet. Dlaczego? A raczej skończmy z tą gadaniną, bo jeść nie można. Ta, najlepiej skończmy z tym wszystkim, prawda? Może przywiozła pani slajd? Nie. Slajdy w Kuwejcie kosztują tyle, ile pomarańcze. Ceny są tam stałe i wysokie. Już cię nie kocham, Sylwio. Nie szkodzi.
mam inne plany. Jakie? A tymczasem, póki co, chciałabym się najeść. Czy mogę dobrać trochę zupy i kartofli? No, raczej nie. Szalenie pani gościnna, nie to co w kuwejcie. Powiem bez ogródek. Wdarła się pani do naszego domu, myła się pani naszym mydłem, w naszej łazience, z naszym dziadkiem, a teraz obżera się pani naszymi kartoflami i naszą zupą, tak jakby pani nie jadła od tygodnia. Ebe, nie jadłam. No nie wiedzie własnym uczom, że żony szwejków, o ile wiem, jadają dużo, nawet w Kuwejcie, nie? Żony szwejków? Szwejków. A czyje? Przecież czytaliśmy tutaj wszyscy list od pani, prawda? Żona szejka. Szejka, panu. Własny rurociąg, jedwabne życie, pełno służby, petrodolary, baseny, jachty, brylanty, szmaragdy. Robiny, jedwab, kawiory. Coś nie jałowcie, okopy, helikopteri, motorowery, telewizory, konkubiny, kołdy, jaśki, śpiwory, koce, karabiny, bagnety, miny, zilecki, patyki, chruciuć, rodzinki, czekolada, konserwy, plecaki, maski, plecaki. Już było, dziadku. Jaki pałac? A jaki rurociąg? Popatrzcie na to zdjęcie. O, tu pracowałam i mieszkałam. Co? To przecież jest w zasadzie trzeciorzędna stacja benzynowa na pustyni. Stacja jak stacja. A nie mówiłam? Nakłamała pani w tym liście, jak się patrzy. Powiem bez ogródek. Fora ze dwora, tam są drzwi. A ja przecież napisałam tylko kilka słów. Da, i proszę zabrać ten śmierdzący kanister z ropą. No bardzo mi przykro, Sylwio, mam nadzieję, że nie obrazisz się na nas tylko za to, że wyrzucamy cię z domu jak psa. Aż skąd? Przecież nie raz wyrzucano mnie już z tego domu. Już cię nie kocham. Idź sobie. Brawo, synu, brawo. Tak postępuje prawdziwy mężczyzna. Na co pani jeszcze czeka? Mustafa. Nie rozumiem, ale wychodzę. Dziękuję za pyszne kartofle. A kanister proszę sobie zatrzymać. To jedyny prezent, na jaki mnie było stać. Właśnie. Spuściłbym za nią ze schodów ten kanister, gdyby nie to, że ma jednak pewną wartość. A to bezczelna smarkula. Udawała, że nie rozumie. A pokaż no ten list, Maurycy. Ale dajcie spokój. Wszyscy go znamy na pamięć. Dlaczego? Dlaczego? Przeczytaj jeszcze raz. Lubię przynajmniej posłuchać o tych wszystkich rurociągach, szwejkach, pomarańczach. Papo, kochany misiaczku, przylatuje Okęcie wtorek rejsem 747, twoja Sylwia. To wszystko? Tak. No, tamten list był przecież najprawdopodobniej o wiele dłuższy. I o Kuwejcie ani słowa? Bardzo dziwnie. List jest z Kuwejtu, tu jest znaczek i pieczątka. To wiem, to znaczy znaczek nas zmylił, prawda? No cóż, no jednak znaczy w zasadzie, no, potęga znaczek wyobraźni. Tak. Czy ja już wam opowiadałam o tych trzech mandziurkach? Identyczna historia, Maurycy. Papo. Co ci się stało? Nic, kocham ją jak dawniej. Rodzina Boże Pszczyńskich, rodzina jakich wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Boże Pszczyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Zamknijmy więc ich drzwi, nie wyjdźmy już z ich wnętrza. Bez nas wiele spraw tu na warstwie się i spiętrza, na warstwie się i spiętrza, na warstwie się i spiętrza, na warstwie się i spiętrza. Otwórzmy więc ich drzwi.
Kto tam? Kto to dzwoni? To nie do drzwi. No trudno, czas wstawać, co robić? Oj, no przecież niedziela dzisiaj najprawdopodobniej. Niedziela, mówisz? Rzeczywiście, w takim razie po cholerę nastawiłaś ten budzik i to na 4 rano. Ja? Czyś ty oszalał, no więc może to Maurycy nastawił. Może wróci niedługo. Zwykle wraca do domu właśnie między 4 a 7. Nie ma powodów do niepokoju. Rozbija się chłopak. Może wyłącz wreszcie ten budzik, co ogłuchnąć można. A gdzie on właściwie jest? Popatrz, no. Był w przedpokoju, tuż obok posłania dziadka Jacka. Ojciec ma twardy sen. Chrapie sobie w najlepsze. No. Kładź mi się, kochany, to jakieś nieporozumienie. O nie, to trzeba wyjaśnić. Ja tego płazem nie puszczę. To przecież jasne, że to ojciec nastawił złośliwie budzik po to, żeby przerwać nam, ludziom pracy, ciężko zapracowany wypoczynek nocny. No. Sam przecież się nie obudził, no, emeryt. Ja mu pokażę, przecież... Wiem, co zrobię. Rower. Rower? Przecież nie mamy roweru. A co nie o co? Chodzi, nie chodzi o taki normalny rower na kołach i tak dalej, prawda? Tylko czy nie znasz tego? Naprawdę? Nie, Mary, zadziwiasz mnie. Ale ubawisz się, setnie zobaczysz. Zaraz włożę dziadkowi między palce u nóg kawałki gazety. O, tak, teraz pod palec. O, i za chwilę ojciec będzie pedałował aż miło. Poczekajmy trochę, aż płomień dojdzie do skóry, prawda? No i co? No właśnie nic. Nie rozumiem, no. Patrz tu dymu. Kot się zajął. No, rzeczywiście, to najdziwniejsze jest jednak to, że ojciec ani drgnie, leży sobie w płomieniach i nic. No. Bo ja jestem ogniotrwały, tak. Kochani, tak. Palcie sobie, co chcecie, ile chcecie. Zgaś już, Grzegorzu, też ogień. Sobie nadrobimy biedy. Wizyta straży pożarnej o 4 rano przecież nie należy do przyjemności. Tak, tak, tak. A co to? Jak to? Co to jest 4 rani boskie? Dopiero teraz mi o tym mówicie. No widzisz, Marylo, miałem rację. To ojciec nastawił budzik. To ja. Ubieram się i wychodzę. Cześć, kochani. Dokąd to? Dokąd? A nie słyszy, jest już daleko. Chodźmy spać. Nie, ja nie zasnę. Już wybiłem się ze snu i koniec. No. Ja też teraz nie zasnę. Co tu robić tak rano? Na śniadanie za wcześnie, na kolację za późno, w zasadzie. O tej porze ludzie wracają z zabaw karnawałowych. Często pod dobrą datą. Od niepamiętnych czasów nie byłam na żadnym balu, mój kochany. Ale Marylo, co tam teraz za balet? Dyskoteki, fonoteki, dysk dżokeje, smerut, dym, hałas i drożyzna. Ale jeżeli chcesz, możemy wyjść na ulicę i udawać, że wracamy z jakiegoś balu. Mogę się zataczać, a ty będziesz mnie ciągnąć za rękę i krzyczeć, ty łobuzie, do domu się, w domu się policzymy. Chcesz, Maryszu? To dobry pomysł. Połączymy przyjemne z pożytecznym, bo przy okazji wyśledzimy, dokąd udał się nasz dziadek Jacek. Tak. Czekaj ty, łobuzie cholerny, w domu się policzymy. A nie pływę do żadnego domu, nie chcę, zostaw mnie tutaj, tu na krawężniku. Usiądę i będę siedział i sama do domu. Ty, jaku stary... Ciszej, nie przesadzaj, bo się za nami oglądają, interesują się nami. Jestem pijany, sama jestem pijany. O, kogo widzę?
Maurycy! Tak, to ja. Daj, czy jesteś pijany, synu? Nie, ale ty, tato, chyba jesteś pijany. Jeszcze nigdy nie widziałem cię w takim stanie. Nie jestem pijany, chłopcze. Udaję tylko. Matka też udaje. Oboje udajemy, że wracamy z wytwornego balu karnawałowego. W rzeczywistości jednak śledzimy dziadka Jacka, który wyszedł o 4 rano i idzie tam przed nami w kierunku rzeki, synu. Przyłam się do nas, synu. Tak. Pośledzimy dziadka we troje. Tak, Maurycy, udawaj, że jesteś naszym synem, który spotkał pijanych rodziców i stara się sprowadzić ich za wszelką cenę do domu. Płacz, szarp mnie za rękaw i powtarzaj, tato, tato, co za wstyd, prawda? Tak. Wstawaj, ty pijaku, tak. Żebyś nie wiedział, jak ty wyglądasz. Zapuść mi! Tato, tato, co za wstyd. Oddajcie mnie do domu dziecka. Brawo, brawo, synu, świetnie wczuwasz się w rolę. A idź, gdzie chcesz, za mnie zaopieraj. Zobaczcie tylko, dziadek Jacek zsuwa się po skarpie nad samą wodę. Ukryjmy się szybko w krzakach i obserwujmy. Stanął. Ach, coś mówi, ale trudno zrozumieć. Podczogajmy się bliżej. Ryko, złota rybko. On najprawdopodobniej zwariował. Ciszej! Nie słuchaj mnie, złota rybko. Moje pierwsze życie nie jest takie, żeby mnie wrócę do domu nie zastał tam mojej koszmarnej rodziny, ale żebym zastał tam igrę. Porcińską tancerkę dała cikła Anana zamordowaną w swoim czasie przez Zachariasza Dorodzińskiego. Co on plecie, jaka rybka? Zwiążmy go i odnieśmy do domu Grzegorzu. Dobrze, dobrze, zajdź go z prawej, Marilo, ja zajdę go z lewej, a ty, Maurycy, zajdź go od tyłu. Rybko, złota rybko, moje drugie życzenie jest takie, żebym po powrocie do domu zastał tam również mojego bezpośredniego przełożonego kaprala i dziennika. Trzymajcie go mocno! Ratunku, rybko! Szybko! To przez ciebie, Maurycy. Dlaczego nie trzymałeś go mocniej? Na trzecim piętrze dziadek Jacek ugryzł mnie w rękę i podrał w dół jak szalony. A trzeba... Bo było także ugryźć. Och, no daj spokój, Grzesiu, nikt tutaj nie zawinił. Kto by się spodziewał, że ojciec w ostatniej chwili ucieknie? No, ale co robić? Może zawiadomić milicję? Tylko nie to. Wizyta milicji o 5 rano nie należy do przyjemności. Przede wszystkim zachowajmy spokój i zastanówmy się nad sytuacją. No cóż, nie mam pojęcia, co o tym myśleć. Złota rybka, prawda? Ja zauważyłem, że ostatnio dziadek rozczytuje się w pożyczonych nie wiadomo skąd bajkach różnych narodów. W telewizji ogląda wyłącznie ekran z bratkiem i dobranocki dla najmłodszych. Ja też to zauważyłem. No to dlaczego mi nic nie mówiliście? Trzeba było już dawno pójść z dziadkiem do psychiatry. To przecież nie kosztuje na szczęście. No, a po co od razu do psychiatry? Wyśmieją nas tylko. Maryla. Przecież to, co się dzieje z ojcem, nie jest niczym nadzwyczajnym. Po prostu staruszek przeżywa właśnie wtórne dzieciństwo. Tak jak inni przeżywają wtórny analfabetyzm, wtórny alkoholizm albo wtórne chamstwo. To ostatnie przeżywa zwłaszcza arystokracja. To tylko teoria, Maryla. A więcej powiem. Niepotrzebnie zabraliśmy go siłą z Nadwisły. I co w tym złego, że ojciec bierze dosłownie bajki różnych narodów i wchodzi w ten bajeczny świat, jak to się mówi, obiema nogami. Sama jako dziecko wkładałam pod prześcieradło pudełko od zapałek i wydawało mi się, że jestem księżniczką na grobu. Tak. Coś w tym jest. Pamiętam, że jako dziecko brałem torbę grochu, wychodziłem na mróz i udawałem dziewczynkę z zapałkami. Boże święty, a to co znowu? A czy ja śnię, to przecież koń. Percheron. Ani koń, ani... Percheron, bynajmniej jesteście w błędzie, jest to zaczarowany konik garbusek, który spełni każde moje życzenie. Zamierzam go właśnie poprosić, żeby zaprowadził mnie do rajskiego pijaka. Marilo, to już przesada. Skąd ojciec wytrzasnął tę szkapę? Jak to? Skąd? No tylko nie szkapę. Konika garbuska nie widzieli. Jak puknijcie się w głowę koniku, jedziemy w nią. Niech no ojciec przestanie nim tutaj dyrygować. Miejsca jest mało, taki koń wierzgnie tylko i po żyrandolu, prawda? Maurycy! Zostaje to koń pana Monety.
który ma spółkę spedycyjną przywóz-wywóz na dalekim Brudnie. Pan Moneta często parkuje swoją platformę na naszym podwórku, kiedy nocuje u krewnych po tej stronie Wisły. Aha, świetnie. A więc na stare lata został ojciec normalnym koniokradem. Bardzo dobrze. Zamknął ojca i nareszcie będzie spokój w zasadzie. Mnie nigdy. Zobaczycie. O, patrzcie, mam czapkę niewidkę. Popatrzcie, wkładam. O! I znikam. No co? Tak. Widać mnie? No oczywiście, widać ojca jak na dłoni. Tyle tylko, że na głowie ma ojciec podarty stary beret Grzegorza. Tak. Zabrany bez pozwolenia. Maurycy, bądź tak dobry, wyprowadź stąd tego konika garybuska i wprzęgnij go po cichu do wozu pana Monety. Nie psujecie mi każdą zabawę. Maurycy, błagam, przyniąć ostę mojego zaczarowanego konika w spokoju. Przestań się! Niech się ojciec odsunie! Chcecie ze mną bawić, obrażę się na was, siądę sobie będę układał układankę dla najmłodszych. Za 16,50 można nie ułożyć domek, łódkę, samolocik oraz kozę. Nosorożca i węża. Jednocześnie. Nie. Albo jedno, albo trzecie, albo ósme. O, umiem liczyć. Raz, trzy, 15. No nie, Marylo, to już jest... Jest gorzej niż myślałem. Musimy działać energicznie. Poziom umysłowy dziadka spada w oczach. Zdziecinnie nie posuwa się w zasadzie tak szybko, że przed ósmą będziemy tu mieli niemowlę, które trzeba będzie przewijać i tak dalej. No to co robić, Grzesiu? Raz do Andzi rzekła ciotka: Andziu, nie gryź mnie na gniotka. Andzia cioci nie słuchała, ząbek sobie wyłamała. Od tej pory gryząc ciotki, omijała ich na gniotki, la 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 la. Raz do Zuzi rzekł kolega, że po torach się nie biega. Zuzia chłopca nie słuchała, więc ją kolej rozjechała. Do tej pory maszynista podczas służby nie gra w wista. La 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 la. Rzekł do Kazia ojciec Zosi: rąk w kieszeniach się nie nosi. Za noszenie przez dni parę Kazio poniósł srogą karę. Odtąd pomny nam się strogi, w swych kieszeniach nosi nogi. Tra la la la. Raz Beatce głupi stryjek kazał połknąć długi kijek. Dziecko nie chcąc się narażać, tak zrobiło jak jej kazał. Aż do dzisiaj z winy stryjka prosto trzyma się dziewczynka. Tak, 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 tak. Lusię wzięła raz ochota, by pomęczyć trochę kota. Matka rzekła więc do córki, że kot ostre ma pazurki. Od tej pory już Ludwicka męczy kota w rękawiczkach. Ta la la la, la, la. Hmm.
No i co, synu? Udało ci się wprząc tę HBT? Tak, niepostrzeżenie. Przy okazji zrobiłem panu Monecie śmieszny kawał. Wprzągłem tego konia na odwrót głową w kierunku Polski. To dopiero! Tak, już to widzę. Wsiądzie pan Moneta, krzyknie wio i pojedzie do tyłu. Zamiast śmiać się z byle czego, zastanowiłbyś się lepiej, co zrobić z ojcem. Do psychiatry go nie zaprowadzę. Spaliłabym się ze wstydu. Tak, Mariku, weź mnie na kulianka. Mariku, na kulianka. Co, nóżki ojca bolą? Widzicie. Maurycy, daj mi cukierka, drobca, daj mi jednego drobca, będę grzeczny, przyrzekam. Skąd ja dziadkowi wezmę drobca? Ja chcę drobca! Cicho! Cicho, bo dam ojcu klapsa, cicho! Nie, nie, to jest nie do zniesienia, ledwie jako tako odchowało się Maurycego, a tu znowu wrzaski, piski od samego rana. Gość, weń, gość, Marylka, Szpilka. Słyszysz? Maurycy z ulicy. Co to ma znaczyć? Dziadek się przezywa. No cóż, trudno. Nie zejdziemy przecież do jego poziomu i nie zaczniemy się przezywać. Nie będziemy też jeść drobców, ani układać jakichś idiotycznych układanek. Proces zdziecinienia dziadka. Trzeba natychmiast zatrzymać, a następnie odwrócić go, Maurycy, przynieść tu książkę, tę, którą ci wczoraj podarowałem. Książkę dla chłopców o dorastaniu i dojrzewaniu. Tak jest, weź ją, synu, i czytaj głośno. No, ale ja nie wiem, czy to pomoże. Ale spróbować nie zawadzi. Marylo, weź dziadka na kolana. Dobrze. No i tylko niech się ojciec nie wierci. No poczytaj, Maurycy, poczytaj. Mam coś. Przejście z fazy dziecka w fazę człowieka dorosłego trwa zaledwie około 4 lat. Zaledwie. No nie przeszkadza, nie przeszkadza. Jest to proces bardzo złożony i u różnych ludzi różnie przebiega. I tak u Lapończyków dojrzałość płciową młodzież osiąga w wieku lat 18-20. U Japończyków? Kochani, znacznie wcześniej, kiedy złapaliśmy w Mandżurii 8-letniego, zupełnie dojrzałego, pciowo, Japończyka. No widzicie, już lepiej. Czytaj dalej, Maurycy, przerzuć parę kartek i znajdź coś ciekawszego. Jest takie ciekawe, żeby było. Ten rozdział nazywa się Koleżanka czy kobieta? Aha. Ale jedno nie wyklucza drugiego. Ja miałem wiele koleżanek, które były kobietami, prawda? I wiele kobiet, które były koleżankami. Myślę, Marylo, że możesz już spokojnie zdjąć ojca z kolan i posadzić go w fotel. Ale sam stanę, oczywiście, ja wcale nie jestem dzieckiem. Czytaj dalej, synu. Czytaj. Strona 116. Małżeństwo, a sprawy seksualne. No, no, ciekawe. Co tam piszą, prawda? To ty nie wiesz, Grzesiu? Chcecie, powiem wam wszystko, co wiem na ten temat, bez owijania w wawelu. Warto zastanowić się, jakie miejsce w małżeństwie zajmuje życie płci. No. Wstydzę się. Ale na czym tu się zastanawiać? 20 lat po ślubie o 10 będą zastanawiać. Powiem wam jedno. Ciask, praski, bomczyski. Miałeś świetny pomysł, Grzesiu, z tą książką. Myślę jednak, że poprzestaniemy już na tym, bo możemy przedobrzyć. Ojciec jest już wystarczająco dorosły. Oddaj mi lepiej tę książkę Maurycy i spać. Przecież jeszcze oka dzisiaj nie zmrużyłeś. Ja też nie położę spać. Jutro wstaję o 4 rano. Muszę być wypoczęty. Do 4 rano, babo. Idę na ryby. Przecież no zdaje mi się, że znowu mu gorzej. Czytaj dalej, Maurycy, masz kochanie. Nie bójcie się. Nie idę na żadne złote rybki, ale na normalne ryby, jak prawdziwy mężczyzna. Już z ich wnętrza i bez nas wiele spraw tu nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza się, nawarstwia się i spiętrza się.
Nie, nie. Mówię wam. W swoim czasie były to najpiękniejsze nogi Warszawy. Pierwsze miejsce. Drugie to miejsce Loda Halama i srebrny medal. Trzecie miejsce medal brązowy Bogusław Paziocha. Dziad znakomitego poety, dramaturga i prozaika Roberta Paziochy. Aha, to on najprawdopodobniej napisał powieść kryminalną Śmierć czeka w barakowozie, tak? Jak już wywołamy tego ducha, obejrzę sobie te nogi i przekonam się, ile były warte te w zasadzie przedwojenne kryteria. Boże. Świat poszedł naprzód, ojcze, i może się okazać, że Iga Korczyńska miała nogi krótkie, grube i krzywe jak ty, Maryjo. A jednak kiedyś ci się podobały, Grzegorzu. Nie, nigdy mi się nie podobały. Poznałem cię, pamiętasz, kiedy pracowałaś na poczcie i w okienku widać cię było tylko do połowy. Ja też widziałam cię tylko do połowy, Grzegorzu. W filmie to się nazywa plan japoński. Chyba amerykański. No możliwe, mamo. Wszystko zależy od tego, gdzie się taki film kręci. W Ameryce to jest plan amerykański. W Japonii japoński, w Mandżurii mandżurski, w Kaliszu łódzki. A dlaczego łódzki niby? No bo w Kaliszu nie ma wytwórni filmowej. A jest przecież Łódź Kaliska, no oczywiście Łódź Fabryczna, ale to już zupełnie inna cena biletu. Bardzo to inteligentnie papa wykombinował. Podajcie mi obcęgi. Trzeba wyrwać z tego stołu wszystkie gwoździe, śruby i wkręty. Jednym słowem, wszystko co metalowe. Jeżeli zostanie choćby jeden wkręt, duch nie przyjdzie i na nic cały wysiłek. Ja nie wiem, czy my dobrze robimy. Słuchaj. Dlaczego, córeczko, wszyscy teraz wywołują duchy? Panna Inga wywołała na przykład wczoraj ducha siostrzeńca. To on nie żyje? Żyje. Ale co to przeszkadza? Kiedy wywołuje się duchy, nigdy nie wiadomo, czy zamiast ducha osoby zmarłej nie wywoła się ducha osoby żyjącej. W niezapomnianym roku 1904 kapral Jedziniak wywoływał ducha Napoleona Bonapartego, a wywołał mu się duch Henryka Sienkiewicza, autora trylogii pod tytułem Chłopi i Nowelki Antek. Przecież się przy skońcu pokręciło. Ale Chłopów tam napisał przecież Stanisław Prus. Ale co ty? A Antka Eliza Konopnicka. Ale czy to ważne, kto by to wszystko pamiętał po tylu latach, prawda? Potem ten duch Sienkiewicza włóczył się za nami po okopach, przeszkadzał, aż wreszcie dostał się do niewoli japońskiej. Nigdy już więcej o nim nie słyszałem. To tu jeszcze jest jeden gwóźdź, Grzegorzu. Co za idiota wbił w ten stół zardzewiały gwóźdź pięciocalowy. I Grzesiu, dwa dni temu. Cholera! Dlaczego miałbym go wbijać? Mówiłeś, że jeżeli nie wbijesz tego gwoździa, to stół rozsypie się najprawdopodobniej w drobny mak. Bzdura! To solidna, stara, powojenna robota! Już go mam. Tak. No i co teraz będzie? Tak, no przy czym będziemy wywoływać? No cóż, blat jest w zasadzie dobry, może służyć nam długie lata. Siądziemy naokoło w kucki i już. I tak już będzie zawsze? Jakoś się przyzwyczajimy. Czy nie uważasz, że teraz pokój wydaje się wyższy? Może trochę, tak, ale... Ach, cholera, jaki człowiek głupi, prawda? Że mi to wcześniej do głowy nie przyszło. Po co nam te wszystkie wysokie meble, no? Gdyby skrócić je o połowę, mielibyśmy całkiem wysokie mieszkanie, no. A gdyby tak jeszcze zdjąć muszlę klozetową, mielibyśmy także całkiem wysoką ubikację. Tacy Japończycy, na przykład moi kochani, to całe życie siedzą w kucki. Tak. I piją herbatę. A jaka potęga ekonomiczna. Tak jest. Zalewają wszystkie rynki. Tak. Jeżeli zerwiemy muszlę, to sami zalejemy, co najmniej sąsiadów. No widzisz, Mariro. Na razie widzę, że nie mamy stołu. Czekaj. No, można by też poskracać wszystko wzdłuż i wtedy byłoby tu szerzej, prawda? Jak wzdłuż, to chyba dłużej by było. Nieważne, papo, chodzi o dodatkową przestrzeń. Ja się tu duszę, prawda? Do tej pory w zasadzie nie zdawałem sobie z tego sprawy, a teraz, kiedy rozwaliłem ten stół, czuję, że duszę się tutaj i trzeba coś z tym zrobić. Cicho, murzyn, wąt pod stół. Tak. No czego się tu kręcisz? Powiedziałem pod stół. Nie krzycz na niego, synku. Nie mamy już stołu. Ach tak, kto go tak rozwalił? Ja. Zrobiłem to specjalnie, będziemy wywoływać duchy. Tak, wywołamy ducha Igi Korczyńskiej, tancerki Teatrzy Kłaniania w Warszawie, zamordowanej przez Zachariasza Dorozińskiego. Właśnie. Wiem, a gdzie będzie spał murzyn? Zawsze leżał pod stołem.
No i widzisz, Grzegorzu, powiększasz sobie mieszkanie, a biedny pies nie ma się gdzie podzieć. Zaraz, chwileczkę, pomyślałem i o tym. Mamy przecież ten zepsuty od 4 lat telewizor, prawda? Wyrzuci się wszystko ze środka i będzie idealna buda dla murzyna. Poza tym taki żywy pies na srebrnym ekranie. To wspaniała i pouczająca rozrywka. Tak. Pamiętajcie ten serial Przygody Pysa Cywila? Oj, pamiętam, cóż to był za serial. Tak. Bardzo długi, oj tak, bardzo był długi. I tym w zasadzie sposobem będzie miał teraz ojciec własny, jeszcze dłuższy serial Przygody Psa Murzyna. A ja bym zmienił tytuł na Morda Psa Murzyna. Więcej nie będzie widać. No nie, no to zależy od tego, jak się tam łozi, prawda? Czasem będzie to ogon psa Murzyna. Czasem jeszcze co innego, Murzyna, prawda, pasjonujące. O, miłe perspektywy. Będziemy siedzieć w kucki i oglądać Murzyna. A jesteś złośliwa, Maryloń, nieprzyjemna, jędzowata, podła, wstrętna i obrzydliwa. Proszę cię, rozchmurz się, kochanie. Uśmiechnij się, koteczku. Przestań się dąsać, moja żabko. Ty chyba zwariowałeś, Grzegorz. Chyba jeszcze nie. Po prostu, o ile normalnie nie zwracałbym najmniejszej uwagi na twoje zachowanie, to dzisiaj z uwagi na mający się odbyć seans spirytyzytyczny zrobię wszystko, żeby w tym domu panowały do cholery zgoda psiachrem, harmonia, cholera, miłość, kurde baranc. Kocham cię, Marino, pies cię trąca. Nie wiedziałam, że aż tak będzie Co ci się stało, Grzegorzu? Nie mogę się wyprostować. Chrupnęło mi coś w kręgosłupie. Nie jest łatwo walić pięścią w stół, który nie ma nóg. Pewnie ojcu wypadł dysk. No to nie stój tak, tylko poszukaj. Nie taki dysk, mamo, chodzi o chrząstkę kostną. Mój dysk, mój dysk. Poczekajcie, poczekajcie, odsuńcie się, dajcie, dajcie mi wziąć rozbieg, tak. Dziękuję, papo, nie, mogę się już wyprostować. Nie ma za co, nie ma za co. Ta głowa, o tak. Tak, zdarzyło mi się właśnie tą głową wepchnąć na swoje miejsce wiele różnych dysków, naszych i nieprzyjacielskich. Mandżurii w pewnych kręgach uzyskałam nawet przydomek dyskobola. Czasem, kochani, pod wieczór to łeb mi już pękał od tych zabiegów. Słuchajcie, my tu gadu, gadu, a mieliśmy gadu, wywoływać duchy. Tak. Siadajmy. Tak, weźmy się za ręce i skupmy się. Skupmy się. Ja tam nie wierzę w duchy. Wypluj to słowo! Siadaj i skupiaj się, chłopcze, nie tacy jak ty wierzyli w duchy, smarkaciu ty. Może lepiej zgasić światło, co? Tak, tak, koniecznie zapalcie świeczki. Ale w domu nie ma ani jednej świecy. No trudno w takim razie. Zapalimy mój znicz nagrobkowy, który chowam na czarną godzinę, może i tak będzie lepiej. Cicho. Cicho. Igo, przybądź. Czuję się jak na cmentarzu. Nie przeszkadzaj! Igo, przybądź. Dobry wieczór. Przepraszam za nas. Uspokój się, Marylo, słabo widać w tym oświetleniu, ale zdaje się, że panna Iga ma piękne nogi. Witam cię pośród nas, skąd przybywasz, czego chcesz? Widzę, że nie świeci się, więc szedłem. No. Mów dalej. Ja się boję. Piękne, długie nogi, szkoda wielka, że nosi spodnie. Bądźcie cicho. Dlaczego ona mówi męskim głosem? A co ci to przeszkadza? Mów dalej. Po prostu cukru nam zabrakło, więc pomyślałem, skoczę pożyczenie. Patrzcie, ciekawe. Zmariowałaś teraz. Powiedz nam po co, cicho. Po co ci ten cukier? Nie mnie. Bożenę wzięła akurat ochota na chleb z masłem i z cukrem. No, babie trudno dogodzić. No. Przecież to pan Włodek, nasz sąsiad. No pewnie, no. Oczywiście, a państwo myślę, że kto? A przyjaciele. Widzi pan, wzięliśmy pana za ducha Igi Gorzyńskiej, którego właśnie wywołuję. Wszyscy teraz interesują się parapsychologią, spirytyzmem i metafizyką, no, więc i my robimy, co możemy. No i co, udało się coś? No prawie, gdyby pan nie wszedł, panie Włodku, byłby już tutaj na pewno duch Igi Korczyńskiej. No.
Och, dziwi to pana pewnie, panie Włodku, że my, ludzie XX wieku, zajmujemy się średniowiecznymi praktykami, prawda? Nie, no, ale nie, proszę pani, mnie nic nie dziwi. Wstaję dosyć wcześnie, golę się w łazience, myję sobie ręce, więcej mi się nie chce. Na śniadanie zjadam talerz mlecznej zupy, wkładam marynarę i wychodzę z domu. Mnie tam nic nie dziwi, mnie tam nic nie szkodzi, mnie tam wszystko jedno, co mnie to obchodzi. Do roboty jadę półtorej godziny, czasami się spóźniam z przyczyn obiektywnych. Podpisuję listę w szatni u woźnego, jakbym nie podpisał, miałbym nieobecność. Mnie tam nic nie dziwi, mnie tam nic nie szkodzi, mnie tam wszystko jedno, co mnie to obchodzi. Siedzę sobie cicho do 3:30, z nikim nie rozmawiam, bo to niebezpieczne. Potem znowu jadę do swojej Bożeny, zawsze koło 5:00 razem obiad jemy. Mnie tam nic nie dziwi, mnie tam nic nie szkodzi, mnie tam wszystko jedno, co mnie to obchodzi. Po obiedzie leżę w butach na tapczanie, a Bożena siedzi i czeka, aż wstanę. W końcu wstaję, siadam, telewizor włączam, oglądamy program do samego końca. Mnie tam nic nie dziwi, mnie tam nic nie szkodzi, mnie tam wszystko jedno, co mnie to obchodzi. Spać chodzimy wcześnie, ja od ściany leżę, a Bożena z brzegu, bo ma chory pęcherz. Jak państwo widzicie, żyje nam się miło. Jeszcze nigdy w życiu nic nam się nie śniło. Mnie tam nic nie dziwi, mnie tam nic nie szkodzi, mnie tam wszystko jedno, co mnie to obchodzi. Dziwi mnie, panie Włodku, że tak pan śpiewa o tym, że pana nic nie dziwi. Można powiedzieć, nowoczesny z pana człowiek. Tak, mamy pralkę automatyczną. Bożena nie może wyjść z podziwu, a ja nawet nie spojrzę w iluminator. W iluminator? No, takie okrągłe okienko. Dawniej były takie na statkach, a teraz mają je pralki automatyczne. Dziwne. No, bardzo dziwne. A ja nawet nie spojrzę. A co to mnie obchodzi? Nie moja sprawa. A, cukru pożyczyć państwu nie mogę. A dlaczego? Nie oddali mi jeszcze państwo łyżki soli, którą pożyczyli państwo w zeszłym miesiącu. Ma pani węża w kieszeni, pani Poszeprzyńska. Ale nie dziwię się, pójdę już. Chwileczkę. Niech pani zostanie. Coś mi się wydaje, że człowiek, który, tak jak pan, niczemu się nie dziwi, może być wspaniałym medium. Czym, babo? Medium to takie coś lub taki ktoś, przez którego przemawia wywoływany duch właśnie. Ale najpierw taki medium musi wpaść w trans. Trans? Ja nie wiem, czy będę potrafił. Oj, panie Włodku, niech pan się nie wykręca. No może pan przynajmniej spróbować. Nie bardzo mam czas. W domu Bożena łeb mi urwie, kiedy wrócę bez cukru. A, pal licho, pożyczę panu o pół szklanki. Co za hojność, ale nie dziwię się. No to co mam robić? Więc tak, niech pan łaskawie usiądzie tu pośrodku, na tym stole. Przepraszam, na blacie, prawda? Tak, teraz my wszyscy skupimy się maksymalnie, prawda? Tak. A ja co? A no właśnie, co by tu? Najlepiej niech pan się kiwa, prawda? Na boki? Nie, może lepiej tak wprzód i w tył. To idiotyczne, po co? I właśnie dlatego ty nie nadawałabyś się na medium, bo od razu pytasz, a po co, a za co, a dlaczego? Spójrz na pana Włodka, który kiwa się posłusznie i nic go nie dziwi. A wiecie państwo, dziwna rzecz, kiedy tak się kiwam w przód i w tył, tak, dzieje się ze mną coś dziwnego. Ale oczywiście nie dziwi mnie to zupełnie. A może panu niedobrze, panie Włodku, Maurycy wody przynieść. No pewnie od tego kiwania. Morska choroba, już idę. Nie ruszać się, nie gadać. Pan Włodek powoli wpada w trans. O, jaki blady. Mnie też robi się niedobrze, kiedy na niego patrzę. Rzeczywiście, trochę mnie mdli. Długo jeszcze? Cicho. Igo,
Igo, psi bądź. Dobry wieczór. O, spójrzcie, Murzyn zjeżył się cały i warczy. Pociął ducha. Słyszałem czyjś głos. Tak, to ja. To nie jest głos pana Włodka, Marylo. Czy tutaj mieszkają państwo poszeprzyńscy? Tak to my właśnie, skąd przybywasz? Czego chcesz? Musimy się rozliczyć. Rani włoskie, poznaję, to on. Kto ojcze? Nie szczyp mnie, Marylo. Wydaje mi się, że to jest głos Zachariasza Dorożyńskiego, mordercy i Korczyński, który proszę się mi zemsty i właśnie przyszedł, żeby dotrzymać słowa. Zgiń, przepadnij! Ładnie to tak? A co? Koniec seansu, nie potrzeba, zgiń, przepadnij! Chwileczkę, rzucę tylko okiem na licznik i już mnie nie ma. Jaki licznik? O, poszedł do przedpokoju. Zapalił latarkę. Co tam majstruje przy liczniku? Siła nieczysta. Znowu tu idzie. Spójrzcie, pan Włodek zemdlał, a mówił, że go nic nie dziwi. Należy się 693,70. Za co? Za światło. Płacą państwo teraz, czy zostawić rachunek? I bez nas wiele spratu Na warstwie się i spiętrza. Jakoś kurczę z ożyw. Grzegorzu, bardzo cię proszę, nie klnij przy dziecku, dobrze? Maurycy, nie słuchaj. A niby dlaczego mam nie kląć, Marylo? Kurde balans. Mam tu przed sobą dzienniczek ucznia Maurycego. Nauczyciel biologii wpisał do niego następującą uwagę. Mało, przestań, to przecież bezczelnie. Nie przerywaj mi, Maurycy. Grzegorzu, słuchasz? Nie. Słuchasz? Tak. W zasadzie do cholery, tak! No. Maurycy podczas zajęć z morską świnką nie uważa. I cóż z tego? Dlaczego zawracasz mi głowę jakąś kretyńską morską świnką? Otóż to, słuchaj dalej. Kiedy zaś przywołałem go do porządku, odpowiedział, cytuję, do cholery jasnej, niech mi pan profesor nie zawraca głowy tą kretyńską morską świnką. Koniec cytatu. Ale to jeszcze nie koniec. Mamo, naprawdę jakiś sens ma wywrócić. Panie tych brudów na światło dzienne. Cicho, gówniarzu. Co? Nie przerywaj matce. W moim domu całowało się rodziców w zasadzie po rękach i nie przerywało im się niczego. Smarkacz bezczelny. Czytaj, Maryla. Ładne rzeczy. To my go tu, prawda, staramy się wychować jak najlepiej w poszanowaniu dla starszych i umiłowaniu w zasadzie tradycji, a on... Nie rozgaduj się tak, Grzegorzu, w ten sposób nigdy nie skończę najprawdopodobniej czytania tej uwagi. Coś ty powiedziała? To chamstwo, noc. Co ja mówię, to szczyt chamstwa, żeby nie pozwolić ojcu powiedzieć tego, co mam w zasadzie do powiedzenia. No przecież chciałeś, żebym przeczytała to do końca! Tam kibys! Cholera jest. To znaczy, czytaj dalej, no. Wybacz, ale jestem cholernie zdenerwowany.
Nie dość, że się psia krew kąpie, to jeszcze muszę słuchać tych wszystkich zafajdanych bzdur. Proszę cię, czytaj, Maryleczko. O, Maryleczko, Maryleczko. Ech. Najpierw zamknij pyska, potem Maryleczko. Do cholery ciężkiej znowu zaczynasz. Czytaj! Oczywiście będzie lepiej, jeżeli mama spróbuje się skoncentrować. Dobrze, dobrze. Słuchasz, Grzegorzu? Tak! Pragnę dodać, że ów incydent miał miejsce w czasie lekcji w obecności wszystkich uczniów oraz wizytatora z ministerstwa. W związku z tym proszę o przybycie do szkoły i skontaktowanie się ze mną osobiście. Magister Szczerzuja. Jak? Szczerzuja. A na to dobry Szczerzuje. I to w dodatku magister. Najpierw klniesz, a potem się śmiejesz. Najpierw zamknij pysk, a potem Maryleczko. Jedno i drugie i trzecie i czwarte. Bardzo niepedagogiczne. Masz fatalny wpływ na dziecko, Grzegorzu. I oto rezultaty. Szczerzuja. Nie mogę. To ty pójdziesz do szkoły, Grzegorzu, i będziesz świecić oczami przed magistrem Szczerzują. Zobaczymy, czy wtedy najprawdopodobniej będzie ci też do śmiechu. Pan Szczerzuja wygląda jeszcze śmieszniej niż się nazywa. Szczerzuja. W takim razie zgoda. Pójdę do szkoły, chętnie się pośmieję. Kiedy on przyjmuje Maurycy ten cały Szczerzuja? W każdy czwartek, tatusiu. Radzę zwrócić uwagę na jego uszy. A co? A co? Lewe jest trzykrotnie większe od prawego. Co ty powiesz? Niemożliwe. Sam zobaczysz. Nigdy nie ośmieliłbym się oszukać cię, mój ojcze. Takie. To słyszysz, Marylko? Jakiś Szczerzuja śmie twierdzić, że to jest źle wychowane dziecko. Mam swoje zdanie na ten temat. A czy ja ci do zardzewiałej rury nędzy bronię własne mieć zafajdane zdanie? W zasadzie nie. Takie. Pół do siódmej. Muszę już iść. O tej porze? Dokąd to się wybierasz najprawdopodobniej? Do teatru. Co? Idziemy z całą szkołą na damy i huzary. I na damy, i na huzary? Na damy, i na huzary. Czy to nie można pójść najpierw na damy, a potem innego dnia na huzary? O której ty wrócisz do domu? Nie mam pojęcia, pewnie koło niedzieli. Jakby telefonowali ze szkoły, to powiedz, że jestem w szpitalu na obserwacji. Tak jak zwykle, tak? Tak jak zwykle. Dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. A baw się dobrze, Maurycy. Do teatru, powariowani, damy i huzary. Cholera jasna. O, we mordę. Jak pysk psia kręć. Maria, chodź tu. O co ci chodzi? Nie mogę umyć stóp. Czemuż to? No nie wiem, utyłem czy co? Wsiak krew, kiedy wykąpałem się w zeszłym miesiącu, umyłem sobie stopy w zasadzie z łatwością, a dzisiaj spójrz tylko, no. Nie mogę, cholera, w żaden sposób do nich dosięgnąć. Ach, brzuch mi przeszkadza. Niejednokrotnie zwracałam ci uwagę, Grzegorzu, że obżerasz się jak świnia, ale ty wiedziałeś lepiej. A to wszystko przez te twoje śmierdzące zapiekanki z mąki i wody. Powinniśmy odżywiać się inaczej. Dużo sałaty, chulego sera i tak dalej. O nie, mój drogi, przez całe życie robiłam zapiekanki i będę je robić do śmierci. Śmierdzące, o, ohydne, czy to ty tego się nie... Czy ty tego nie czujesz, Marylu? No. Być może nie pachną najpiękniej, są jednak zdrowe i pożywne. Najlepszy dowód, że tak na nie A, ty zawsze potrafisz wywrócić kota do góry ogonem. Spójrz na mnie, czy tak wygląda mężczyzna? Nic nie widzę. Brzuch jak brzuch. Powinieneś więcej się ruszać. Siedzisz jak wół nad tymi swoimi maszynami i nawet nie przyjdzie ci do głowy, żeby pójść ze mną na spacer. Ktoś musi pracować na ten dom, prawda? Na ciebie, na twojego tatusia i dziecko. Jestem ojcem, mam obowiązki, z których wywiązuję się jak można najlepiej, prawda? Na żaden spacer nie pójdę. Wybij sobie to z głowy. Więc może zacznij się gimnastykować. Radio u sąsiadów słychać przecież u nas doskonale już od 5 rano. Zamiast narzekać na nowoczesne budownictwo, skorzystałbyś lepiej z okazji. Gimnastykował się co rano przy radiu sąsiadów, mój drogi. Sama się gimnastykuj.
Gdzie wy jesteście? W łazience, ojcze. Grzegorz się kąpie. Można? Proszę bardzo, bez krępacji, tato. Ale ty się spasłeś, Grzesiu. Wyglądasz zupełnie jak zapaśnik. Zapaśnik, tato? Tak, ale japoński. Tak. W Japonii zapaśnikami są zawsze grubi otyli mężczyźni i snegury mięcha i tłuszczu. Wyglądają dokładnie tak jak ty. Powinieneś pojechać do Japonii i wziąć udział w zawodach jako czarna maska. No niech sobie papa lepiej daruje te w zasadzie bezsensowne uwagi. O, jaki zły, no. Jest wściekły. Nie może sobie umyć nóg, bo nie jest w stanie do nich dosięgnąć. Tak, o. Maryla. W niezapomnianym roku 1904 stoczyłem kiedyś zwycięską walkę z takim japońskim grubasem. Tak, przykucnęliśmy naprzeciwko siebie i znieruchomieliśmy, patrząc sobie w oczy. Trzeba wam wiedzieć, że w japońskich zapasach najważniejsza jest siła spojrzenia. Tak, spojrzałem w oczy temu Japończykowi, on miał ślepia skośnie, kaprawę i patrzył na mnie tak, że przewiercał mnie na wylot. Tak, trwało to mniej więcej godzinę. W tym czasie gorączkowo szukałem jakiegoś fortelu, aż wreszcie wpadłem na szczęśliwy pomysł. Nieznacznie wyjąłem sobie moje szklane oko, czym zaskoczyłem tak Japończyka, że sam położył się na obie łopatki. Trzask, brask i po wszystkim tak. Bardzo proszę. Niech papa włoży natychmiast to oko na miejsce. Ja nienawidzę tych demonstracji. My się niedobrze robi od tego. Ale bardzo proszę, bardzo proszę, tak. U nas wciąż jeszcze o Japonii wiemy bardzo mało. Ech, Japonia, a przecież gdyby dobrze poszukać, okazałoby się, iż niejedno łączy nas z krajem kwitnącej czereśni, tak. Chyba wiśni. To nie istotna różnica. Czy wiecie, że historia Madame Butterfly w rzeczywistości wyglądała zupełnie inaczej niż w słynnej operze Pucciniego? Nie, rudy ta psia krew. Umyj mi nogi, Marylą. Jeszcze czego? Naprawdę. Mario. Nie było żadnego oficera brytyjskiej królewskiej floty wojennej. Zbadałem tę sprawę i ustaliłem ponad wszelką wątpliwość, iż bohaterem tego romansu był skromny porucznik naszej floty rybackiej. Trzy kilometry za Fujiyamą piękna Japonka mieszkała. Co zajmowała się ikebaną i niczym innym nie chciała. Mówił jej ojciec, mówiła matka, weź się do jakiej roboty. Lecz ona poza kucaniem w kwiatkach na nic nie miała ochoty. Przejeżdżał drogą polski porucznik, bo los go rzucił w te strony. Ujrzał dziewczynę siedzącą w kucki i się zakochał szalony. Tak, zakochał się od razu. Jak się nazywasz? Spytał na wstępie, bo ja na imię mam język. Ja jestem Honda, odrzekł dziewczę. On uszom własnym nie wierzył. Słyszał, że Honda jest to motocykl produkowany w tym kraju. Tymczasem ujrzał na własne oczy dziewczynę marki tej samej. Bez chwili zwłoki wyznał jej miłość, powiedział: kocham cię, Hondo. Zaryzykuję, było, nie było, ty żoną musisz być moją. Tak, no tak, coś robić, tak. Ksiądz imi japoński ślubu udzielił. Rodzice zarżnęli wieprza, ale na drugi dzień po weselu przysła skalisa depesza.
gdy ją przeczytał porucznik Jerzyk, dopiero sobie przypomniał, że już ma żonę i czworo dzieci, więc niepotrzebna mu honia. Niewiele myśląc, wrócił skąd przyszedł, spisując hondę na straty. Odsiadł na stałe w mieście Kalisu i kupił jawę na raty. Na raty sobie kupił. Z tej to powiastki morał wynika, gdy jedno z drugim połączyć, lepsza jest jawa dla porucznika niż motocykiel japoński. To bzydury, bzydury, jeszcze raz bzydury. Wyglądasz wprawdzie jak japoński zapaśnik, ale o Japonii nie masz zielonego pojęcia. Trzeba, tak jak ja, spędzić wiele lat na wschodzie, by choć w części zrozumieć wschodnią mentalność. Umyjesz mi te nogi, Marylo, czy nie? Najprawdopodobniej nie. Zachowujesz się dzisiaj jak skończony cham, Grzegorzu. Skąd u ciebie te maniery? Doprawdy nie rozumiem. Kto z kim przestaje, takim się staje. Gdyby jakiś Japończyk roztył się tak jak ty, Grzegorzu, przyjąłby ten fakt z całkowitym spokojem, a wtedy jego żona umyłaby mu nogi. A idę jutro do lekarza. Mamy okresowe badania i nie mogę przecież pokazać mu tych nóg, prawda? Gdyby jakiś Japończyk miał takie brudne nogi jak ty i nie mógł ich umyć, pokazałby je lekarzowi bez fałszywego wstydu. Tym w końcu są brudne nogi wobec wieczności. Brudnymi nogami! No już, dosyć. Nie mogę pozwolić, abyś skompromitował jutro naszą rodzinę. I tak jest już w wystarczającym stopniu skompromitowana. Daj mi nogę. Wielki Boże, Grzegorzu! Dlaczego nie zdjąłeś skarpetek? Pewnie mu się przylepiły do skóry! Niech ojciec zamknie pysk! To nieprawda! Cham! Jestem brudasem i nie wstydzę się tego, ale wszystko ma przecież w zasadzie swoje granice! Nie zdjąłem skarpet dlatego, że prawda przy mojej obecnej wadze i tuszy w żaden sposób nie mogłem pochylić się tak głęboko! Och! Iga! Żeby tak się zaniedbać! Grzegorzu, czuję do ciebie wstręt. Ach, powiem wam prawdę, ja też w zasadzie czuję do siebie wstręt. Wszyscy czujemy do ciebie wstręt, Grzesiu. Jak to w rodzinie? Daj drugą. Tak. Musisz coś ze sobą zrobić, przecież ty ledwo mieścisz się w tej wannie. Nie. Ale jak wiemy, z łatwością mieszczą się 3 metry ziemniaków na zimę. Ty grubasie. Musisz się gimnastykować. Mówiłam mu, ale wie ojciec, jaki on jest. Nie będę się gimnastykował przy radiu sąsiadów. Miałbym coś dla ciebie, ale nie wiem, czy na to zasługujesz. Obraziłeś mnie dzisiaj wielokrotnie. I mnie. No i byłem zdenerwowany. No już, gotowy. Odwróćcie się, wstaję. Odwróć się, córeczką. Mnie chyba nie będzie się wstydzić. Będę. Zamknij oko, wstawaj, chłopcie. Grzegorzu, wyglądasz tak obrzydliwie. No nie podglądać, nie podglądać, to mnie krępuje. Gdzie jest ręcznik? Masz. Cholera jasna, ojciec zawsze zamyka szklane oko. Nigdy nie mogę zapamiętać, które papa ma sztuczne, a które prawdziwe. Pozwolisz, że tę informację w zasadzie, to ja zachowam dla ciebie. Spuść wodę, Marylo. Nie mogę, rozumiesz? Och, i wanny też nie umyjesz, ty. Oczywiście, że nie. Chodźcie, Grzegorzu. Mam coś, co znowu uczyni cię mężczyzną. Oby! No, spójrzcie. Co to jest? Bull Walker. Pierwsze słyszę, co to takiego? Po polsku przyrząd, który zrobi z ciebie bika. Dziwne. Tak, chwytasz za te gumy, prawda? I rozciągasz tę rudę. Ja oczywiście nie mogę. Starość, prawda, nie radość, ale ty, Grzesiu, pewnie dasz temu radę. Tak. Zaraz. Niech papa to pozwoli. Grzegorzu, tylko błagam cię, uważaj. Ach, co? Niech to... Tak? Brawo, Grzegorzu. Nic takiego.
Zrobisz tak ze 100 razy i zgubisz ze 2 kilo, zobacz. Świetnie. W każdym sklepie sportowym taka rzecz kosztuje 1000 zł, choć to bici za pół ceny. No, wykluczone, no, 1000 zł za rurę i dwie gumy. Absurd. Dobra rzecz, ale ta cena oczywiście nie wchodzi w rachubę. Przede wszystkim, powiedzmy sobie uczciwie, komu to ojciec zachachmędził? Ja wypraszam sobie! Znalazłem ten przyrząd na ławce w parku. Pewnie jakaś kulturysta go tam zostawił. Akurat, niech no ojciec spojrzy mi w oczy. Nie szklanym okiem. Nie patrz tak na mnie, córeczko. I podejrzane podejrzane. Radzę papie po dobroci. Najlepiej się przyznać od razu. Więc stoję sobie w kolejce po ekspres, a przede mną jakiś facet z tym właśnie urządzeniem. Zaciekawiło mnie to i zapytałem, do czego to służy. Facet bardzo uprzejmie mi wszystko wytłumaczył i, tak, i nawet dał mi potrzymać na chwilę ten bully walker. Gdy nagle jakiś inny facet usiłował wcisnąć się przed nas do kolejki, że niby wyszedł na chwilę. Na to facet od bully walkera ostro zaprotestował. Zaczęli się kłócić. Nie mogłem tego słuchać i odszedłem. Przez nieuwagę zapomniałem jednak zwrócić, prawda, cudzą własność. Kiedy wróciłem po 5 minutach pod kiosk, nie zastałem już niestety, prawda, nikogo. Jak to mówią, szukaj wiatru w polu, trzask, prask i po wszystkim. Ładna historia. I ojciec myśli, że ja ojcu za kradzioną rzecz dam 500 złotych. Mój ojciec przestępcą. Ale zaraz przestępcą. No ładny przyrząd, prawda? Błyszczący. Każdy by się skusił. No niech będzie moja strata, dam ci za 200. No. Grzegorzu, nie ma mowy. Wiem, nie jestem paserem. Pomylił się ojciec w adresie. A znasz adresik jakiegoś może pasera, co? Nie. Grzesiu, no chociaż stówek, Grzesiu, no o co chodzi? Przecież ty też wynosisz z zakładu, prawda, różne rzeczy. A to co innego, papo. Przynoszę je do domu, korzystacie z nich wszyscy i nie żądam za nie od was pieniędzy. Trzeba mieć jakąś w zasadzie uczciwość. Otóż to, niech ojciec spróbuje spojrzeć na tę kradzież od strony elementarnych zasad współżycia. I wtedy najprawdopodobniej zrozumie ojciec swój błąd. Ale znacie, ja nie grozi. Grzesiu, to ja się naradziam, prawda? Ryzykuję. Dlatego grubasa, no i co? Czarna niewdzięczność, Boże, kochani! Papo, ale ja w zasadzie jestem ojcu bardzo wdzięczny. Dostanie dzisiaj ojciec kolację. Zadowolony, no? Rodzina, Boże, kochani, to gangsterzy! Bydlęta! Łapuzy takie! Granie! Proszę w czyńcy oczuści! Jeszcze papa uspokoi! Ach, rycho. Myślę, że żaden Japończyk nie zachowałby się w tej sytuacji tak jak ojciec. Oczuści! Trzeba umieć godzić się z losem! Rodzina Poszepczyńskich, rodzina jakich wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszepczyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Zamknijmy więc ich drzwi, nie wyjdźmy już z ich wnętrza. I bez nas wiele spratu, nawarstwia się i spiętrza. Nawarstwia się i spiętrza się, nawarstwia się i spiętrza się. Rodzina jakie wiele, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę.
czy ty myślisz, idiotko, że ja w to od razu uwierzyłem? Ja w to od razu nie uwierzyłem i natychmiast spytałem szefa, czy on sobie ze mnie kpi, czy o drogę pytał. No i co odpowiedział? Nic. Więc może sobie kpił, albo może pytał o drogę. Chapo. Jestem wzruszona, Grzesiu, wybacz, ale chyba się rozpłacz. Więc jak, pił, czy pytał o drogę, albo odwrotnie, pytał o drogę, czy kpił? Ani jedno, ani drugie. Swoim zwyczajem uśmiechnął się tylko i podał mi ten właśnie papier, macie, o, czarno na białym. Pokażcie mnie. Tak, nie czarne, tylko fioletowe i nie na białym, tylko na szarym. Bo to jest kopia, głupi ojcze. Oryginał poszedł już tam, tam, ja, daleko. Zaraz, w czasy rodzinne, nazwisko Posieprzyński, imię Grzegorz. Plus trzy osoby. Dąbrowa Górna. Jak myślisz, dlaczego najprawdopodobniej Górna? Ponieważ w Dąbrowie Dolnej umieszczono na pewno mniej zasłużonych pracowników naszego zakładu. Ale Górna, Maryl. I bilety na pierwszą klasę. Oho, ekspres. No właśnie, skoczy ojciec na dworzec, papo, i zamieni je w kasie na bilety drugiej klasy zwykłego pociągu. Kasjerka wypłaci ojcu różnicę, zaoszczędzi się trochę grosza. Druga klasa niczym w zasadzie nie różni się od pierwszej, a poza tym ja osobiście lubię długie podróże. Ja osobiście też. Kiedy jechaliśmy na wojnę japońską, podróż trwała 3 miesiące. I z postojami, prawda, w rozmaitych miastach i wsiach. Na każdym takim postoju można się było urzynąć w kij, a potem dalej w drogę i tak dalej, i tak dalej. Przyjemnie było, czas praski po wszystkim. A mi się nie chce jechać z nami na te wczasy. A dlaczego, synku? Nie zasłużyłem sobie na taki luksus. Maurycy, fakt, że nie zdałeś do następnej klasy, jeszcze o niczym nie świadczy. Postępujesz w ten sposób od paru lat, nikt ci z tego powodu nie robi wyrzutów, synku. Nie twoja wina, że nauczyciele w zasadzie uwzięli się na ciebie. Jestem skończony. Nie mało. Chyba oszalałeś. Skończony. Uszy do góry, chłopcze. Masz dopiero 32 lata i całe życie przed sobą. Nie mam jeszcze 32 lat. A ile, no? Ile masz, mądralo ty? 23,5. Piękny wiek, prawda? Kiedy byłem właśnie w tym wieku, szalała wojna japońska. Pociski rozrywały się wokół, pryskały pryzmy japońskiej ziemi, huczały działa i unosił się w powietrzu zapach prochu. To były, prawda, czasy. Myślałem, że jesteś o wiele starszy, Maurycy. W każdym razie wyglądasz bardzo staro. Łysiejesz, synu, na skroniach. Gdzie? O tu, na prawej skroni zrobiło ci się charakterystyczne najprawdopodobniej za kole. Wyłysiała ci jedna skroń na ulicy. To dziwnie, ale mnie to ile pamiętam, wyłysiała najpierw prawa, a potem lewa taka skroń. Nie martw się tak tą szkołą, synku, bo nam wyłysiejesz na dobre. To nie jest zwykła łysina, mamu. To nauczyciel od matematyki tak mnie urządził. Po prostu wyrwał ci kępę włosów? Nazwisko! Czyje? Nauczyciela, bałwanie! Podamy go do sądu. Już sąd mu pokaże, gdzie raki zimują. Zapłaci odszkodowanie jak nic. Ja też, kochani, ołysiałem kiedyś nagle w sądzie. Było to podczas procesu przeciwko Zachariaszowi Dorożyńskiemu, zabójcy Igi Korczyńskiej, tancerki, tancie banana z Warszawy. Zaraz. Podobnie jak twój nauczyciel, właśnie zachował się wtedy w sądzie ten ohydny morderca. Po prostu podbiegł nagle do ławy, prawda, biegły specjalistów, w której zasiadałem, i wyrwał mi z samego czubka głowy około funta kłaków. Musicie wiedzieć, kretyni, że funt kłaków przed wojną to nie było byle co. Do kary śmierci, na którą skazano Zachariasza Dorożyńskiego, dołożono mu jeszcze 2 lata z zawieszeniem za ten incydent. Wyrok, jak wiecie, wykonano. Trzask, praski po wszystkim. No to szpędzili mi dziecko, Grzegorz. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że Maurycy wygląda pięknie i dostojnie. Od biedy można by go wziąć za jakiegoś naukowca. Tak myślisz? No może rzeczywiście. Szkoda wobec tego, że tylko prawy profil masz taki okazały, synku. Szkoda. A mógłbym wyrwać mu wąt kłaków z lewej skroni. Chcesz, Maurycy? Tak. Podejdź bliżej i ustaw się lewym profilem.
Tak, tu chodź, kochanie. Chciałbym, żeby równo wyszło. Pokaż no tę łysinę z lewej strony. O, widzisz, tak. No tak, prawda? I po wszystkim. No teraz wyglądasz jak człowiek. Jak prawdziwy naukowiec. A i po co to kończyć szkoły, studia i tak dalej, kiedy wystarczy zrobić właśnie tak i efekt jest najprawdopodobniej ten sam. Zastanawiam się. Cicho, Maurycy, czy i sobie czegoś nie wyrwać, Maryjo? Oj, tak. Pięknie wygląda nasz syn. Jestem z ciebie dumny, Maurycy. Dziękuję, tatusiu. Jak to przyjemnie będzie powiedzieć tam na wczasach innym wczasowiczom, że ten stary, łysy człowiek to mój syn naukowiec. A ten stary, siwy człowiek to twój ojciec, tak? Weteran wojny japońskiej. Tak. I biegły specjalista. A ja? Twój wygląd, Grzegorzu, świadczy sam za siebie. Nie rozumiem. Wyglądasz pospolicie i szaro. No i przytyłeś. Można będzie powiedzieć innym, że ten szary, pospolity, otyły człowiek to mój mąż. Hydraulik, co? Dlaczego akurat hydraulik? Wiem, co mówię. Będziesz miał największe powodzenie, zawrzesz wiele interesujących znajomości. Hydraulika, choćby największego partacza, każdy zechce sobie pozyskać. Zobaczysz, Grzegorzu. A ja rzucę chyba szkołę. Zrób to, tak. Zrób to, zanim oni ciebie definitywnie wyrzucą. Zawsze lepiej odejść na własne żądanie. Ojże, na dworzec, papo. Z tymi biletami, a my pakujmy się, jutro wyjeżdżamy. Spakujemy wszystko do jednego wora po kartoflach, myślę, tak. Będzie najlepiej chyba, co słusznie, tam. Słusznie, tak. W podróży najlepiej mieć jak najmniej pakunków, tak. Łatwiej mieć wtedy na nie oko, pełno teraz złodziei pociągowych. Tak, kuchali, pełno. Poza tym na taki stary, sparciały worek nikt się nawet, prawda, no nikt nie spojrzy na taki. Spojrzy taki złodziej i pójdzie dalej kraść jakieś porządniejsze bagaże. A my zdrowo i cało zajedziemy do tej. No. Dąbrowy Górny. No właśnie. Czeka nas tam 14 nocy i dni. Oj, Marieńko. Włóż beret, Maurycy, przeziębisz się w tym pociągu. Szkoda, że wybiliśmy szybę podczas wsiadania. To ty twierdziłeś, że należy wsiadać przez okno, żeby zająć dobre miejsce. Masz teraz za swoje. Jest mi niedobrze. Mnie coś wpadło do oka. Gdzie, pokaż. Bardzo duży kawał brudnego pyłu. Wyjąć nie dam rady, ale... Ale sam wyjdzie, jak ci oko porządnie zropieje. Już nieźle spuchło. Jesteśmy na dobrej drodze. To mnie jest bardzo niedobrze. Ja chyba umrę. Możliwe, prawda? Śmierć w zasadzie nie wybiera pory ani miejsca. Maurycy, włóż beret głębiej. Na uszy go naciągnij po prostu. Brzuch mnie boli. Bardzo, papu. Straszliwie, przerażająco, rozdzierająco. Umrę, zapewne. Skąd ta pewność, tato? Piłem cały zbiornik wody niezdatny. Do picia, tak, publikacji jest, a raczej biła taka woda. Tylko kretyn w zasadzie pija wodę niezdatną do picia. Nie widział ojciec napisu, papo. Przeczytałem już po wypiciu, nie? Po wypiciu! Natychmiast zemdlałem. Ale ojca, ostatkiem sił dociągałem się tutaj do was i sam. Widzicie? No tak, ładne rzeczy. Co my w razie czego powiemy konduktorowi? W razie czego? Kiedy już ojciec umrze, mówię. No, mówcie sobie. Mówcie sobie, co chcecie, co mnie to obchodzi. Posuńcie się, bałwani! Posuńcie! Muszę się położyć! Ładna podróż! Nie ma co. Dobrze, że za oknem takie piękne widoki przynajmniej. Domy, osiedla mieszkaniowe, fabryki, Jezu. Nic nie widzę. No pewnie. Oko spuchło ci jak bania, Grzegorzu. Maurycy, wciągnij beret jeszcze mocniej na uszy, mówię do ciebie. Najlepiej wciągnij go i trzymaj oburącz przez cały czas. Swoją łysiną łatwo złapać katar mózgu. Dobrze, mamo.
co za rodzinka. Obsesja destrukcyjna dezawuuje krańcowość. Coś ty powiedział? Obsesja destrukcyjna... Dosyć! I tak nie rozumiem ani słowa. Od kiedy nasz syn wygląda jak naukowiec, mówi też jak naukowiec. Niezrozumiale. Dla nas niezrozumiale, idiotko. Inny podobny naukowiec zrozumie Maurycego z najwyższą łatwością. Odpowie mu też coś w tym stylu i pogadają sobie ile wlezie. Nie kręć się tak, Grzegorzu. Ach, dlaczego ty się tak kręcisz? I tak jesteś opasły i zajmujesz najprawdopodobniej nie jedno, ale dwa miejsca siedzące. Co ty tam masz na plecach? Pokaż no. Coś podobnego. Garb ci rośnie, Grzegorzu! A skąd? On tyje na plecach, córeczko. To nie jest garb, to ręczniki papierowe z toalety. Ukradłeś? Tak nie można powiedzieć. Takie ręczniki są w toaletach pociągowych po to, żeby je używać. No ale przecież ty ich nie używasz. Użyjemy ich na wczasach w Dąbrowie. Wszystko się zgadza w mordy. To niezwykła kradzież. Po prostu wziąłem to, co mi się należy i jest w zasadzie wkalkulowane w cenę biletu. Konstrukcja monstrualna. Brawo! Biednie, synu, bardzo niezrozumiałe. Tak czekam, kiedy dziadek umrze. Zaraz, poczekaj, co ci się tak śpieszy? Wtedy położy się ojca na górną półkę i będzie więcej miejsca, a tak gnieciemy się tutaj z tym grubasem. A może ojciec udaje konającego, co? Autentycznie problematyczne. Bardzo niezrozumiale, brawo. Axiomatyczne. Kiedy pomyślę, że tam czekają na nas te góry i lasy. Skąd wiecie góry i lasy? No, sama nazwa na to wskazuje. Dąbrowa Górna, papo. Absolutna racjonalność. Jak myślisz, Marylo? Wypłynie mi oko? Trudno powiedzieć na razie. Podobnie trudno, a nawet coraz trudniej uwierzyć, że ojciec umrze. Zasnął jak suseł. Ojcze! Papo. Gdzie, jak? Niech nam tu ojciec nie chrapie do jasnej cholery. Albo ojciec umiera, albo niech ojciec wstanie i siedzi jak my. Nic najprawdopodobniej ojcu nie jest. Nie! Nie! Wiem dobrze, że umieram. Zresztą napisane było wyraźnie. Woda niezdatna do picia. Musisz wiedzieć, że w niezapomnianym roku 1904 byłem używany do wykrywania zatrutej przez Japończyków wody. Picie po szepcińsku, mówił kapral Jedziniak. My tu odsiekamy z godziny i jak was po szepciński szlak nie trafi, napije się cały oddział. Po kilku takich właśnie próbach czubkiem języka poznawałem zatrutą wodę. No obudź go, Maryla. Sam nie mogę, bo nie widzę. Ja też nic nie widzę. Czy tobie też coś w oko wpadło? Chyba nie. To był tunel. Ojcze! Tak jest! Za chwilę dojeżdżamy na miejsce. Gdyby to była zatruta woda, nie żyłby już ojciec, papo. Rozumie na dość, co mówię. Wobec tego pójdę do toalety i zamienię ten napis. Skreślę po prostu nie. Tak, to jest woda zdatna do picia. Mnie już nie mdli, kochani. Akceptuję ewidentną koncepcję. No proszę, godzina która? Czwarta. Rano czy wieczorem? Rano. No według rozkazu po... Według czego? Rozkładu, papo, to przez te idiotyczne opowieści, prawda? Powinniśmy być za chwilę w Dąbrowie, 4:05. Widzisz już lasy i góry, Marylu. Zaraz zobaczę. Muszę się wychylić, Grzegorz. Napisane jest tutaj. Nie wychylać się. No ale to na pewno znowu jakieś kłamstwo. Tak jak z tą wodą. Niezdatna. Skreśla mnie i wychyl się, córeczko. No i co? Zaczekaj, nic nie widzę. Tunel znowu? Nie. Coś mi najprawdopodobniej... Padło mi coś do oka. A może nie? W każdym razie ani gór, ani lasów nie widzę. Może po prostu weźmęła się głową w semafor, córeczką. Może wychyliła się po prostu za bardzo. Możliwe. A widzisz w ogóle coś w zasadzie? Tak, w zasadzie tak. No co? No cholera! Powiedz wreszcie, żyję! Widzę kominy, te domy, autobusy i samochody. Mamy spóźnienie w zasadzie. O,
Odjeżdżamy już na peron, słuchajcie. To za stacja. Do Dąbrowa. Pewnie Dolna. Nie. Górnicza. Górnicza? Chyba Górna. Górnicza. No pokaż to skierowanie na wczasy. No tak, o. Dąbrowa grn. Górnicza, a nie Górna, ty bałwanie. I dopisek na dole. W programie praca w kopalni. I to mają być wczasy już ty. No cóż, czynny wypoczynek też w zasadzie swoje ma dobre strony. Absolutnie niewykluczone. No to wysiadajmy przez okno. Marino, po co nie, się... Znowu tak? Niedobrze! Rodzina Poszeprzyńskich, rodzina jakie wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Zamknijmy więc ich drzwi, nie wyjdźmy już z ich wnętrza. I bez nas wiele stratu na warstwie się i spiętrza. Ty szmato, a więc krótko mówiąc doigrałeś się i przenieśli cię na niższe stanowisko. Jak ty nic nie rozumiesz, Marylo, żebyś ty wiedziała, ilu moich kolegów z pionu konserwacji czekało na tę posadę. Wiadomość, że otrzymałem ją właśnie ja, była w zasadzie ciosem dla wielu z nich. Przychodzą teraz do mnie, gratulują, uśmiechają się nieszczerze, a w głębi duszy zżera ich ordynarna zawiść. A ja jakbym ich nie poznawał. Przechodzić, mówię, nie gromadzić się w przejściu. Opłata za użycie toalety 1 zł, ręcznik 2 zł, mydło 5 zł, Przemysławka 7 zł, razem 50 zł. Krótko mówiąc, najprawdopodobniej tak jesteś, Grzegorzu, zwyczajną babką klozetową. Widzisz, Maurycy, do czego doszedł twój ojciec na stare lata. Widzę i w przeciwieństwie do ciebie, mamo, jestem dumny, że mój ojciec objął w końcu samodzielną placówkę. Czy mogę wyjść? Nie. Tak jest. Możesz, synu. Dziękuję. Wrócę jak zwykle nad ranem. Bawcie dobrze, kochany. Zarzekaj. Masz tutaj 50 złotych na toaletę, w razie czego. Jeszcze raz dziękuję. Nie czekajcie na mnie za śniadanie. Zrobiłeś się rozrzutny. Tak jest. Stać mnie na to, a niedługo będzie mnie stać na jeszcze więcej. Co za wstyd! Brednie. W każdym razie ty sam powiesz o tym ojcu. Mnie by to najprawdopodobniej nie przeszło przez gardło. Tak jest, oczywiście, że powiem. Zobaczysz, jak się ucieszy. Poza tym zapamiętaj sobie raz na zawsze, że nie jestem żadną babcią, tylko kierownikiem toalety. W skrócie toaletowym. Tak. Wielki mi pan kierownik! Mogę wiedzieć, co ty robisz? Wydzieram sobie włosy z głowy! To przez ciebie! Widzę! Ty szmato! Co to będzie, jak się sąsiedzi dowiedzą? Już widzę minę pana Włodka, który na pewno powie: żadna praca nie hańbi! Ale co sobie pomyśli, to powtórzy żonie, a ta plotkara powtórzy to całemu osiedlu. I proszę bardzo, wydzieraj sobie te włosy, proszę bardzo! Nie robi mi to żadnej różnicy. Od dawna czuję do ciebie wstręt fizyczny i w zasadzie zapomniałem już przy tobie, na czym polega tak zwany, jak to mówią, posiąg płciowy. Znajdą się tacy, jeszcze się spodobam, nawet łysa jak kolano, ale wątpię, czy ktoś na mnie w ogóle spojrzy teraz, gdy mój mąż został zdegradowany na ohydne, poniżające stanowisko toaletowego. Ja rzucę w ciebie krzesłem, Maryjo. Dobrze, a poza tym rozbij mi jeszcze raz, wybij mi kilka zębów i podbij jako ty sedeja! Ostrz.
ostrzegałem cię. Czekaj, nie raz. Raz? Nieprawidłowo? Powinieneś ostrzec ją 3 razy, potem strzelić powietrze i dopiero gdyby to nie poskutkowało, wypalić do niej celując w nogi. Nie popisałeś się chociaż i mnie podczas służby wartowniczej w niepozapomnianym, prawda, roku 1904 zdarzyła się rzecz bardzo podobna. Stoję u łazarz na warcie, a ściśle mówiąc siedzę, bo mnie już nogi od tego zdania rozbolały, kiedy nagle widzę jakiś czarny, podłużny, gruby i obły cień pełzynący w moim kierunku. Wyobraź sobie, że podobnie jak ty pomyliłem ja kolejność. Natychmiast wypaliłem mu 3 razy między oczy i dopiero potem, kiedy przestał się ruszać, powiedziałem, stój, kto idzie. A kto to był, nie, ojcze ja panu? Nie wiem, uciekłem, opuściłem posterunek. I jakież było moje zaskoczenie, kiedy nazajutrz na porannym apelu zostałem publicznie pochwalony przed frontem pododziału za czujność i wzorowe pełnienie służby wartowniczej. Tak to już w życiu bywa, mój Grzesiu. I nigdy nie wiesz, co cię spotka. Za ten sam czyn mogą cię pochwalić lub srogo, prawda, ukarać. Tak i bądź tu mądry, czas. Skończył ojciec. I tak, Grzesiu, i nie. Jeżeli chcesz, mogę pociągnąć na anegdotę, zmienić całkowicie jej treść i puenta, a nawet datę i miejsce wydarzenia. Mogę też zmienić występujące w tej opowieści osoby i w ogóle wszystko tak pokiełbasić, że ci się w głowie zakręci i będziesz prosić o litość. A może nawet uda mi się zdenerwować się do tego stopnia, że podniesiesz na mnie rękę i zmasakrujesz mnie, jak leżącą tu na podłodze bez przytomności twoją żonę, a moją córkę. Co ci na to? Dosyć tego, papo. Tak ma jest? Tu papa, ojcze, 50 złotych na toaletę. Jak to? Tylko niech już ojciec papo przestanie ględzić. Dziękuję pochodnie, ho, ho, ho. 50 złotych piechotą nie chodzi, tylko czy koniecznie muszę wydać tę sumę właśnie na toaletę? Bolałbym. Ho, 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 będę musiał skoczyć do forum, prawda? Albo do Wiktorii, no trudno, raz się żyje. Co to jest? Gdzie ja jestem? A ty tutaj z nami w domu rodzinnym na podłodze leżysz w otoczeniu najbliższych pobita przez twojego męża. Ach, to dziwne. Uderzyłeś mnie po raz pierwszy w życiu i to porządnie. Krzesłem w głowę. Nie spodziewałam się tego po tobie. A widzisz. Teraz, kiedy w związku z awansem odzyskałem w zasadzie poczucie własnej godności, będę cię bijał, Marylo, codziennie. Tak długo, aż zmuszę cię do tego, żebyś była dumna z mojej nowej posady. A jakiej ja posady? Z dniem dzisiejszym objąłem samodzielne stanowisko. Jakie? Odpowiedzialne. Ale jakie? Kierownicze, ma się rozumieć. Jakie? Powiedz wreszcie. Ważne i popłatne. Wiem, zostałeś szpiegiem przemysłowym. Żeby! Przemytnikiem? Nie, to uczciwe zajęcie. Umieram z ciekawości już z góry. Ci gratuluję, Grzesiu, że wreszcie dochrapałeś się czegoś w życiu. Da widzisz, Marylo. Ojciec nie wie jeszcze, o co chodzi, a już potrafi szczerze dzielić moją radość ze mną? Prawda, gdy ty nie potrafisz dzielić jej ze mną szczerze, chociaż znasz w zasadzie szczegóły mojego przeszeregowania. Oberniesz ty jeszcze za to dzisiaj i to nieraz. To prawda, oberniesz mnie. A oberniesz? Oberwiesz, to nie słyszysz, a może ja oberwę? Nigdy nic nie wiedziałem. Nie, gdyby papa miał oberwać, to by już oberwał, a tak nie oberwie. Przeciwnie, dam ojcu papo jeszcze. Słyszysz, 50 złotych, co nas trzymać. Przepraszam. Na to samo? Wolałbym. Dobrze. Najpierw pójdę do forum, potem do Wiktorii, a stamtąd prosto do Intrako. Jest tam na górze bardzo wytworna kawiarnia z bardzo elegancką toaletą. Jak szaleć, to szaleć. Tak jest. Jak szaleć, to szaleć. Jak może to nie świetny dom. Prawda? Jak szaleć, to szaleć. A ty czemu się nie śmiejesz, Marylo? Żebyś nie wiedziała, jak ty wyglądasz. Ponura, poziniaczona, podrapana z powyrywanymi włosami. Istne straszydło. Cicho! To twoja wina i twoja robota. No. Co za wstyd! No, ty, uważaj lepiej, ty, uważaj. A jaki to wstyd, córeczko? Nieważne, ma tu ojciec jeszcze.
50 złotych w bilonie, prawda? To ja zrobię z taką furą pieniędzy, do końca pójdę, prawda? No proste, proste, wpadnie ojciec do mnie jutro do pracy. A chciałam, żeby to Grzegorz powiedział ojcu o wszystkim, ale widzę, że sama będę musiała to zrobić. Niech sobie ojciec tylko wyobrazi, że Grzegorz przestał być już konserwatorem maszyn biurowych. No nareszcie. A został zwykłą babcią klozetową w swoim zakładzie pracy. Nie wiedzie. I słusznie, ojcze, to nieprawda. Nie jestem żadną babcią, lecz kierownikiem toalety. W skrócie toaletowym. A to takie sprawy mają. Tak właśnie się mają. Szmata. Jaka szmata? Ty sama jesteś szmata. Chodź, chłopcze, niech cię ucałuję. No, Grzesiu, wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia na nowej... posadzie, niech ci się tam wiedzie i proszę, nie zapominaj o biednym dziadku Jacku, starym emerycie, który podziwia cię szczerze i jest dumny, że wychował swojego zięcia na toaletowego. Dziękuję, papo. Ma tu papa jeszcze 50. Dziękuję. Co ty mi tu dajesz? Przecież to jest 50 groszy. Tak, ale za to może ojciec wydać te pieniądze, na co tylko dusza zapragnie. No chyba no, kupię sobie za to zapałki, prawda? Dobra rzecz, takie zapałki. Przeciętnie 48 sztuk z estetycznym opakowaniu, z ciekawym widokiem na wieżę rycerską w Bystrzycy, prawda? Lub bramę wodną również w Bystrzycy. Ciekawe, że zapałki z widokami Bystrzycy produkowane są właśnie przez zakłady przemysłu zapałczanego w Bystrzycy. Dzięki temu my tutaj, prawda, wiemy, jak wygląda Bystrzyca. Nie ruszając się z domu, poznajemy Bystrzycę. I wieżę, prawda, i bramy. No co ojciec o tej Bystrzycy? Tak, tak. A o czym mam mówić? Za 50 groszy. Daj mi 28 zł, to pogadamy o papierosach Marlboro. Albo daj mi 140, to kto wie, może pogwazimy o ekstra mazowieckiej, prawda, życie. Dostał już ojciec dzisiaj, papo, 150 zł i 50 groszy i na tym koniec. Ale jutro też jest dzień. Czy ojciec naprawdę nie zdaje sobie sprawy z nieszczęścia, jakie na nas spadło? Maryla! Czy ojcu naprawdę nie wstyd? Nie! Czy ojciec wie, jak to się rozniesie? Będą nas sobie pokazywali palcami na całym osiedlu. Tak jest, Marilo, wiem. Będą pokazywali palcami i mówili: patrzcie, patrzcie, to ci toaletowi. A to im się będą mówili: trafiło. Szczęściarze będą mówili. A czy ojciec wie, co powie pan młodej, kiedy się o tym dowie? Wiem, powie. Żadna praca nie hańbi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Żadna praca nie hańbi, panie poseł. O, proszę. Serdecznie gratuluję, naprawdę, szczerze, po sąsiedzku. Tak jest. O, niech pan o nas nie zapomina. Bożena też chciała wpaść i pogratulować, ale mówię, siedź, babo, w domu za wysokie progi. Proszę wejść, brat. Bliżej. Bliżej. Tak jest. Całe osiedle o niczym innym od wczoraj nie mówi. Mówię panu, panie kierowniku, aż huczy. Taki awans w oczy, kole, ludzie są zazdrośni, panie dyrektorze. No kierowniku, kierowniku jak na razie, ale proszę siadać, prawda? Dziękuję uprzejmie, bardzo pan łaska. Co się pan tak płaszczy przed tym sedesowym? Ty chcesz oberwać? Możesz mnie nawet zabić. Ja nie będę się płaszczyć i poniżać przed tobą, ty Grzegorzu. Będzie pani Poszewczyńska. Tak jak ja i my wszyscy, wystarczy teraz przecież spojrzeć na pana Grzegorza. O ile wolno mi tak pana, panie naczelniku, w dalszym ciągu nazywać. Na razie wolno, wal pan dalej, a ty, Marylo, słuchaj i ucz się od pana Włodka. Szacunku! No wystarczy spojrzeć na pana Grzegorza, przepraszam za śmiałość, i od razu widać, że to już inny człowiek. To już nie ten wieczny, brudny, nędzny, zacharowany, szary konserwator. To już człowiek na stanowisku. Spojrzenie u niego władcze, głośnonośne. Postawa u niego szlachetna, a z tych oczu, z których jeszcze wczoraj biła głupota bezwzględna, dzisiaj wali po prostu mądrość i sprawiedliwość. Słusznie pan powiedział, panie Włodku. Brawo, brawo, brawo. Słuchajcie, w nawiązaniu do wystąpienia pana Włodka chciałbym w zasadzie oświadczyć, że będę kierował toaletą mądrze i sprawiedliwie. Brawo! W takim razie po pierwsze, równość.
Dyrektor, nie dyrektor. Goniec, nie goniec. Każdy płaci po złotówce. Ręcznik 2 złote, mydło 5 złotych, Przemysławka 7 złotych, razem 50 złotych. Cześć, mogę powiedzieć, tak, bo coś się nie zgadza. Cicho, panie dziadku Jacku, nie wychylaj się. Tak, tak, oczywiście. Po drugie, zobowiązujemy się do rozszerzenia tradycyjnej funkcji toalety jako takiej, na szereg innych funkcjach, na przykład rekreacja, kultura i wypoczynek. Śmiałe plany, Biała, śmiałe plany. Nie bardzo ja rozumiem, przepraszam, ja człowiek prosty. Ja też nie rozumiem. To ja zaraz wytłumaczę, więc tak, rekreacja. Pod tym słowem rozumiem w zasadzie zamontowanie głośników i nadawanie muzyki lekkiej i przyjemnej. Oraz łatwej. Tak jest. Kultura. Pod tym słowem rozumiem wyświetlanie przeźroczy i wygłaszanie prelekcji na temat. A na jaki temat? No, wielka rzecz temat. Tak no, pierwszy z brzegu, Chodźmy Bystrzyca, jej wieży i bramy. Może ojciec wystąpić jako prelegent. Mogę, oczywiście. Nikt się ojca nie pytał, zdaje się. Wypoczynek. Pod tym słowem rozumiem wydłużenia tradycyjnej kabino minuty do kabino godziny, a nawet kabino dnia i kabino turnusu dla tych najbardziej zmęczonych. A turystyka? Czy tak psiamać prosto z mostu wygarnę, co mam na wątrobie? Tak, ryzykać z pana, panie Włodku, żeby tak pół słowa przerwać panu kierownikowi. A ja takich lubię! Nawiązując do kwestii turystyki, powiem tyle, że my tu już od dawna, prawda, w zasadzie mieliśmy o tym, myśleliśmy o tym, żeby użytkownik mógł zapoznać się z wyglądem innych toalet, że przykładowo wymienię toaletę królewską w Wilanowie, toaletę książęcą w Nieborowie i toaletę prasłowiańską w Biskupinie. Wyjazd rano o 6.15 autokarem, powrót wieczorem o 20.23 pociągiem. Dlaczego? Czekałem na to pytanie i ono mnie nie zaskoczyło. A toalety dworcowe i pociągowe, one również są warte obejrzenia. Uczestnik, porównując toaletę królewską lub prasłowiańską z toaletą w klasie drugiej, wyczuje natychmiast różnicę i wyrobi sobie własne zdanie w odnośnej kwestii. Przepraszam cię, Grzesiu, że w pierwszej chwili nie doceniłam twojego awansu oraz twojego nowego stanowiska. Teraz widzę, jak bardzo się myliłam. Jesteś nareszcie kimś, Grzegorzu. I dzięki tobie stałam się żoną kogoś, czyli czyjąś żoną najprawdopodobniej. Już się nie wstydzę. Przeciwnie, jestem dumna i wzruszona. Zaraz się chyba rozpłaczę. No już dobrze. Nie trzeba. Nie całuj mnie po rękach. Masz tu 50 nawet jeszcze. O, dziękuję. Jesteś za dobry. Tak. A tu mam dla pana 15 złotych, panie Wyłotku. Przepraszam, że tak mało, ale rozdałem cały dzisiejszy utarg. W sumie rozdałem dzisiaj bez sensu 265 złotych i 50 groszy, ale ja nie żałuję. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Za to mam nadzieję, będziecie mnie wszyscy szanowali i podziwiali. Tak, szanujemy pana bardzo. Grzesiu, można powiedzieć? Proszę, co tu gadać? Papo. Grzesiu, jesteś wspaniały. To jest. Wiesz, Grzesiu, boję się, że nazwisko Poszeprzyński brzmi zbyt skromnie w zestawieniu z twoją funkcją. Jak to? Bardzo dobrze, kierownik toalety Poszeprzyński Grzegorz. No to źle? Taką będę miał na pakamerze wizytówkę. Wiedziałam, że jak tylko pan Włodek przyjdzie, to od razu powie: żadna praca nie hańbi. Tak właśnie powiedziałem. Sam odbiorę, nie ruszać się. Halo? Słucham. Ach, to pan, panie Woźń. Ależ oczywiście. Ja przepraszam, panie Woźń. To ja nie wiedziałem.
I tak, ja jutro z samego rana to wszystko oczywiście. Ja wyszoruję w zasadzie. Ale obiecuję poprawę. Ja proszę nie wyciągać żadnych konsekwencji, panie. No panie woźny, ukłony dla szanownej małżonki. I jeszcze raz serdecznie najuniżeniej przepraszam. Rodzina proszę wszystkich, rodzina jakie wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina proszę wszystkich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc im drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. To tyle różnych spraw, nawarstwia się i spiętrza. Nawarstwia się i spiętrza. Jak się robisz, córeczko? No nic najprawdopodobniej. A ty, ojcze? Też nic. Zrobiłbym coś, ale nie wiem co. Ja też nic nie robię. Nie chce mi się. O Boże, tyle wolnego czasu, a nic nie ma do roboty. Nie nudzicie się? Nie. Ja też się nie nudzę. Patrzę sobie w przestrzeń i już. O, mucha. Zimowa. Nie zapolowalibyśmy na nią, małolicy. Nie. Nie, to nie. Czy patrząc w przestrzeń myślisz o czymś, chłopcie? Nie. A ja tak myślę sobie o niezapomnianym roku 1904. No, ale czy ojciec musi znowu opowiadać jakieś anegdoty? Nie, nie myślałem o żadnej konkretnej anegdocie. Myślę sobie tak ogólnie o tym roku, który jest po prostu niezapomniany. Trzask, praski po wszystkim. O. Co tam znowu? Dzieci. Mucha usiadła na dolnej wardzie. Starajmy się jej nie schłosić. Gdyby tak dziadek się postarał, mógłby dziadek cepnąć tę muchę, nie ruszając się z miejsca. Mógłbym, ale nie muszę. Mam inny pomysł. Wyjdź, odchodzę szerzej usta i wpuszczę ją do siebie, do środka. O! Nie macie pojęcia, jakie to jest przyjemne, kiedy mucha chodzi sobie na przemian, a to po górnym, to po dolnym, po podniebieniu. Co to za rozkosz, kochani? Zazdroszczę ojcu. Swoją drogą ta mucha musi mieć do ojca nieprawdopodobne zaufanie. W każdej chwili może przecież ojciec klapnąć paszczą i po niej. Lezie głębiej. Jak tak dalej pójdzie, to dojdzie przełykiem do żołądka, a wtedy może być z nią niedobrze. Ja mam nadkwasotę. Umrze ta biedna mucha, zanim się obejrzy. Jakby tu ją ostrzec. To jest proste. Powinien dziadek głośno beknąć, czknąć lub charknąć. Do wyboru, do koloru. Ach, obrzydliwe, wstrętne i nieprzyzwoite. Ktoż to słyszał tak się zachowywać przy jedzeniu? Przy jakim jedzeniu? Chcąc, nie chcąc, zjada ojciec w pewnym sensie tę muchę przecież, nie? Tak, w takim razie chrząknę. To chyba zabrzmi najładniej, nie? Nie, proszę, widzicie, proszę bardzo. Zdrowa i cała. Oczywiście. Sympatyczny owad. Dzięki niemu mieliśmy tutaj sporo takiej zabawnej rozrywki, prawda? Szkoda, że to już koniec jest. Oj, szkoda. Może zagrajmy sobie w inteligencję przynajmniej, co? No co ojca tak śmieszy? W końcu trzeba coś zrobić z wolnym czasem. No, ogram was przecież, jestem najinteligentniejszy z was wszystkich bałwanów. Tak? To niech dziadek wymieni jakieś zwierzę na y. Proszę bardzo, na y, tak? Poczekajcie, na i mówisz? Tak, na y. No co, liczę do 10. No. Raz, tak. Dwa. Otóż kochani, tak. Nie ma zwierząt na y. Może i rację. No dobrze, może i rację. Widzicie, jestem najinteligentniejszy z was.
Nie ma i kropka, nawet gdyby były jakieś, to pies je trącał, cholera jasna, zwierzęta, no i kto to w ogóle wymyślił? Jest tyle innych pięknych liter. Ale niech to mnie nie denerwuje, nie warto. Nie. No, chcieliśmy się zabawić, a nie awanturować. No dobra, zagrajmy wobec tego w salonowca, znacie to? Znamy. Uwaga, zamykam oczy, pochylam się i czekam. Ale nie za mocno. Kaczy! I to ci ma ulicy? Nie. To może być tylko Marylka, to ty Marylko? Nie. Kłamiecie. Dobrze poznałem twoją rękę, córeczko. Łapę masz przecież twardą, jak bochen czerstwego, zeschniętego, spleśniałego, żytniego chleba. Tak, to albo ty, albo Maurycy, jedno z was dwojga, zgadłem? Grzegorz, przecież cię tu nie było! Ale jestem. Było tak, wchodzę sobie cichutko do mieszkania, zdejmuję buty, sam nie wiem dlaczego, idę dalej, prawda, wchodzę do pokoju i widzę papę w zasadzie w głębokim skłonie. Momentalnie zorientowałem się, że gracie jak zwykle w salonowca. Bystry jesteś jak cholera. Tak, myślę sobie, trzasnę go, a jak go trzasnę, on nigdy nie zgadnie, kto go trzasnął. I nie zgadł, papa, proszę. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Tak, prawda, synu. Ale niekiedy trwa to bardzo długo, zanim taka prawda jak ta na przykład wyjdzie na jaw. Gdyby nie to, że żal mi się ojca zrobiło, moglibyśmy tak grać w zasadzie do rana. Zbilibyśmy ojcu tyłek na kwaśne jabłko. I tak nie licho oberwałem. Co tu gadać, mimo że jestem najinteligentniejszy? Tak, zażyliście mnie z flanki. Trudno. Trzeba przecież przegrywać umieć, prawda? Powtarzałem to Zachariasiowi Dorocińskiemu, zabójcy Igi Korczyńskiej, tancerki teatrzyku Ananas w Warszawie. Przez całą drogę na miejsce egzekucji powtarzałem. Nawet kata cholera wzięła i krzyknął, zamknijcie nosie Poszybszyński, ja tu w końcu pracuję. No nie mi racja, ale trzeba umieć przegrywać niezależnie od tego, czy się akurat wygrywa. Ale może po północy karta się odwróci i wtedy może się okazać, że miałem rację. No prawda? Rację. Słusznie, dziadku, słusznie. Tak. Co wy, no kpiny sobie urządzacie z procoplasty? Nie. No. To po prostu zgadzamy się z ojcem w zasadzie całkowicie. Tym razem trafił ojciec w dziesiątkę, jak nigdy, ale nie mamy za dużo czasu. Jak to nie mamy? Mamy mnóstwo czasu, synu, i właśnie nie wiemy, co z nim zrobić. Tego nikt nie wie. Gryzę się tym, kochani. No, a dlaczego aż tak się gryziesz, Grzesiu, i to akurat takim głupstwem? Sam sobie tego nie wymyśliłem. Okazuje się, że inni też się tym gryzą. Macie, czytajcie. No, ankieta. Tak. Ładne rzeczy. Ankieta na temat sposobów spędzania wolnego czasu przez pracowników zakładów oczyszczania maszyn biurowych imienia Remingtona i ich rodzin. No, macie. Powiem wam, zdębiałem, jak to dostałem. Zgłupiałem po prostu. W dodatku kazano nam to wypełnić na jutro. Obowiązkowo. Czy ta ankieta jest anonimowa? Ha! Gdyby tak było. W tym sęgrze nie. Trzeba się podpisać. Podpisać? Podać datę urodzenia, imię ojca? Wiem, Jacek. No przecież ojciec jest moim ojcem, a nie ojcem Grzesia. Nie, ale kto tam to będzie sprawdzał? Pisz byle co, nie przejmuj się. A, łatwo powiedzieć. Pisz byle co. Czytaj pierwsze pytanie Maurycy, a sami zobaczycie. Podaj tytuł ostatnio przeczytanej książki. Ciężka sprawa. Ja to wymyślili mądrale. Podaj tytuł książki. Przeczytanej. Ostatnio. Słuchajcie, może skoczyć do sąsiadów, co? Pan Włodek czytał chyba ostatnio jakąś książkę. Widziałam go ostatnio na podwórku. Niósł pod pachą coś zawiniętego w gazetę. Może książkę. No przecież nigdy nic nie wiadomo. Żartujesz chyba. Moglibyśmy wymyślić na poczekaniu jakiś tytuł. Tak, głupi jesteś, Maurycy. Oni to potem dadzą na komputer i leżymy. Wyjdzie mnie tylko na idiotów, kretynów i nieuków, ale także na oszustów. I tak już mi patrzą na ręce.
Przydzielili mi do pokoju dwóch takich w okularach. Jeden patrzy mi na prawą rękę, drugi na lewą. No to nie wesoło, no co robisz? A jakie tam są następne pytania? Ile razy byłeś, byłaś w teatrze? Ja mam, to mam, raz. Teatrze Kłanianas w Warszawie. Opowiem ci dokładnie to przedstawienie, mój Grzegorzu, i jakoś tam przejdziesz przez to sito. Słuchaj uważnie, tak. Mój Grzegorzu. Sztuka nazywała się Figi Igi. Tak? Figi Miki? To, czy to dla dzieci? Ale przeciwnie. Była to wyuzdana, przeznaczona dla niewybrednej publiczki. Śmirowata, pasjonująca, wstrętna, ociekająca takim seksem farsa, który nie zapomnę do śmierci. Treść była taka. Główna bohaterka Iga wychodziła, gasło światło, potem zapalało się, prawda? Znowu gasło, potem była przerwa, bufet, zakąski, palarnia, ubikacja i tam znowu gasło światło, zapalało się i tak do końca. Mówię wam, no było na co popatrzeć. Bawiłem się znakomicie, pisma ulicy. Byłem raz w teatrze na sztuce pod tytułem Figi Igi. Jak brzmi następne pytanie? No czytaj, Maurycy. Figi Igi, mój Grzegorzu, Igi. Nie pomyśl się tylko, bo ten komputer to tylko na to on czeka. Podaj w procentach procent budżetu domowego przeznaczony na cele kulturalne. No i... Ja w ogóle nie rozumiem tego pytania. Ja też. No i najprawdopodobniej będzie najlepiej napisać szczerze. Nie rozumiem pytania. Tak jest, Marylo. Niech cię uściskam. Wpadłaś na w zasadzie genialny pomysł. Po prostu szczerość. Rozbrajająca szczerość. Więcej powiem. Szczerość za szczerość. Oni mnie tu, prawda, szczerze pytają, a ja w zasadzie równie szczerze odpowiadam. Nie rozumiem pytania, prawda? Ja myślę, że gdyby wszyscy pracownicy naszych zakładów wypowiadali się równie szczerze... Oj, no daj już spokój, Grzesiu, i nie zapędzaj się. A ty, Maurycy, napisz po prostu od góry do dołu. Nie zrozumiałem pytania. Nie zrozumiałem. Odetchnąłem. Cóż to jednak znaczy, kiedy parę osób, prawda, siądzie razem i pomyśli. Nie zrozumiałem pytania. Jakaś to mądra, prawda, i chytra odpowiedź. Szkoda, że nie znałam jej wcześniej. Na ileś to pytań mogłem odpowiedzieć w ten sposób. Czy zgadzasz się ze mną, Marylko? Nie zrozumiałam pytania. Dokładnie o 2:30 na rogu przy Gagarina głos czyjś głęboki i męski zapytał: która godzina? Nie zrozumiałam pytania, odrzekłam bardzo surowo. Tamten po prostu zbaraniał, tamten po prostu zbaraniał, a ja skręciłam w klonową. Lecz on wciąż mnie śledził wytrwale, aż wreszcie na podchorążek zapytał z bólem i żalem: długo będziemy tak krążyć? Nie zrozumiałam pytania, odparłam węsząc w tym świństwo. On po raz drugi zbaraniał, on po raz drugi zbaraniał, a ja pobiegłam z tym wińsko. On rzucił się za mną na oślep i był już całkiem zdyszany, gdy pytał na Czerniakowskiej, czy my się czasem nie znamy. Nie zrozumiałam pytania. Pan nie jest moim kolegą. On już na nogach się słaniał, on już na nogach się słaniał, gdy szliśmy Bonifacego. Żal mi się zrobiło człowieka, bo biegłby tak za mną do Łodzi. Spytałam, na co pan czeka i o co się panu rozchodzi?
Nie zrozumiałem pytania. Wyjąkał głosem stroskanym. Zostałam na stegnach sama. On udał się na Bielany. Brawo! Brawo, Mary, no brawo. Masz piękny głos, ale przymknij się już, bo nie lubię, kiedy śpiewasz. Ja też nie lubię, kiedy mama śpiewa. No mówisz to szczerze, synu? Tak, szczerość za szczerość. No to w porządku. Wypełniłeś do końca? Tak. A figi igi? Zostawiłeś figi igi? Mogę wywabić figi i wpisać tak jak wszędzie. Nie rób tego. Nie rób tego. Nawet w najbardziej szczerze potraktowanej ankiecie. Nawet najbardziej. Przyda się jedna kłamliwa odpowiedź. Albo dwie. Cicho, babo! Cicho. Ponieważ ogólna szczerość ankiety tylko na tym zyska. No, komputer będzie najprawdopodobniej zachwycony. Dzień dobry, pan Noinko. Dzień dobry, pan Noinko. Nie przeszkadzam. Nie zrozumiałem pytania. Nie zrozumiałam odpowiedzi. Nie, ale to zrozumiałem. Zrozumiałem. Moje myśli są w tej chwili zajęte zupełnie czymś innym. Gdyby państwo, tak jak ja, przeczytali to, co ja... To nie wchodzi w rachubę. Powiem pani szczerze, nigdy nie mieliśmy zamiaru czytać czegokolwiek. I teraz też nie mamy. I nie będziemy mieli pierwia, bo i po co? Zagra pani z nami w Salonowca, panie. Państwo znowu w tego Salonowca. Nie, dziękuję, dziękuję bardzo. To znaczy, ja chętnie bym zagrała, ale nie dzisiaj. Wybieram się do teatru mianowicie i mam miejsca siedzące, więc jakby mnie zaczęło... No niektórzy ludzie naprawdę nie wiedzą, co robić z wolnym czasem. Takim ludziom... Kładź się, Marylo. W głowie tylko teatr. No, zamykam oczy. Książki. I kino. To ty, Maurycy. Ale nie, to dziadek ja. No Mario, na ranny boskie, jeżeli pani chce kibicować, to pocisz, prawda? Wielka mi kultura, książki, teatr, a wyrywa się ni w pięć, ni w dziewięć. Książki to jeszcze nie wszystko. Kładź się, Mario, to się nie liczy. Wiecie państwo, lubię czytać. Wczoraj na przykład przeczytałam powieść Jana Roberta Paszochy pod tytułem Śmierć czyha w barakowozie, z której dowiedziałam się, kto mordował kogo i w jaki sposób. Prawda, akcja tej powieści toczy się wyłącznie w barakowozie i jest, proszę państwa, dość prosta. Morderca mianowicie morduje swą... Morderca morduje swą ofiarę w obecności porucznika organów śledczych, który aresztuje go natychmiast. To znaczy nie porucznika, tylko mordercę, który przecież nie jest porucznikiem, lecz mordercą przyłapanym przez porucznika na mordowaniu w barakowozie, prawda? Stąd ciekawy przecież tytuł utworu. Czy państwo mnie słuchają? Nie, ale proszę opowiadać, nam to nie przeszkadza. No właśnie, lubię także teatr. Dziś na przykład wybieram się po raz trzeci już na sztukę zatytułowaną Wieczór z księdzem. Znaczy syn, Wieczór z księciem. O, jest to dramat o tematyce współczesnej pióra Jana Roberta Paszochy, którego akcja, to znaczy dramatu, a nie Paszochy, słucham, dzieje się w barakowozie późnym wieczorem. Tak późnym, że już... Grzegorzu, ty? Tak późnym, że już o zmierzchu. Jedynym bohaterem tej pięcioaktówki jest książę, który spędza w barakowozie cały wieczór. Publiczność patrząc tak na księcia w barakowozie przez 3 godziny ma... Wiecie państwo, ma
wrażenie jakby współuczestnictwa. To znaczy wydaje się wszystkim, że są w barakowozie, tam w środku. W barakowozie razem z księdzem. Słucham, co pan powie, co było? Z księciem, prawda? Stąd tytuł sztuki Wieczór z księciem. Czy państwo mnie słuchają? Nie. Grzegorzu, teraz twoja kolej. Lubię również kino. Niedawno udało mi się dostać do kina na film według scenariusza Jana Roberta Pażochy. Ojej. Pod tytułem Przedział. W tytule chodzi o jeden z dwóch przedziałów barakowozu, jadącego znikąd donikąd i bez nikogo. Wiecie? Po prostu sam przedział i to w dodatku taki niziutki, o taki, o, popatrzcie państwo. Taki ma... No ja przepraszam. Ojej, naprawdę, przepraszam panu Ingo, no ale schyliła się pani i nie mogłem się powstrzymać. Rodzina proszę wszystkich, rodzina jakich wiele, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina proszę wszystkich, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Zamknijmy więc drzwi, nie wyjdźmy już z ich wnętrza i bez nas wiele spraw tu nawarstwia się i spiętrza. Nawarstwia się i spiętrza się, nawarstwia się i spiętrza się, nawarstwia się. Przechodzi wszelkie pojęcie. Co za czasy, co za obyczaje. Nie można ufać nikomu. Co się stało, Grzegorz? Wyobraź sobie, najdroższa, że ktoś znowu ukradł mleko spod drzwi. Naszych? Nie, ty cholero, przecież my nie zamawiamy mleka. Kiedy dziś rano chciałem podgrandzić mleko naszym sąsiadom, stwierdziłem, że jakiś złodziej zdążył mnie uprzeić. Gdybym stało 5 minut wcześniej, przyłapałbym ptaszka na gorącym zasadzie uczynku i odebrałbym mu to mleko. No, rzeczywiście ręce człowiekowi opadają, kiedy dowiaduje się o czymś najprawdopodobniej takim i pomyśleć, że to już druga połowa XX wieku, a wciąż jeszcze człowiek człowiekowi wilkiem i tylko patrzy, jakby to tutaj zachmęcić. Mam pomysł. Przywiążemy na noc Murzyna do wycieraczki państwa włodzimierzowskiej. Ja on się urwie. A skąd parciana wycieraczka naszych sąsiadów jest przykuta do ściany grubym, żelaznym łańcuchem. Nie sposób jej oderwać. Kiedyś w ciągu jednej nocy złamałem na tym łańcuchu 3 pilniki. Nic. I co, próbowałeś ukraść im tę wycieraczkę? Tak, tato. Chciałem ofiarować ją mamie na Dzień Kobiet. Oj, kochane dziecko, no pójdź, niech cię uściskam. Przestań, siakrewnie, lubię, kiedy mnie mama całuje. Ślini się mama przy tym. Tak jest, prawda, synu, kiedy matka całuje, ślini się zawsze w zasadzie niezwykle obficie. To nieprawda, to nieprawda, nie zawsze ślini się, tylko wtedy, kiedy jestem głodna. Ach, jest. Myślałam, że napiję się gorącego mleka, a to taka nieprzyjemna historia. Od jutra będziesz je miała codziennie, Murzyn zrobi swoje. Nie jestem pewna. Spójrz tylko na niego. Nie sądzę, żeby nawet najtchórzliwszy złodziej mógł się go przestraszyć. No dlaczego? Murzyn! Murzyn, chodź tu, piesku. No, obejrzymy cię dokładnie. Za duży to on nie jest.
O ile się nie mylę, nawet ratlerki są o wiele wyższe, prawda? No ale o wiele krótsze. Murzyn ma chyba z 1,5 metra długości, co przy 10 centymetrach wysokości daje niesamowity efekt. On bardziej przypomina węża niż psa. I tym lepiej, kiedy złodziej mleka zobaczy o 5 rano takiego węża na wycieraczce. Połamie nogi ze strachu. O ile go zauważy. Jego maść jest szara i tak nijaka, jak starej, zużytej wycieraczki. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Stawiam na zaskoczenie. Zresztą Murzyn, kiedy go nadepnąć, syczy. O, proszę bardzo. No zupełnie jak wąż. Dodatkowo możemy na wszelki wypadek przywiązać mu do ogona puszkę z kamieniami. Tak jest, słusznie, synu. Pies grzechotnik. Oto czego nam potrzeba. Mocniej przywiąż, mocniej. Nie tańczaj się z nim, no. Muszę uważać, żeby nie wyrwać mu ogona. Tak jest. Słuchajcie, wiecie, kiedy tak patrzę na naszego Murzyna, dochodzę do wniosku, że może to wcale nie jest pies. A co, twoim zdaniem? Co, mamo? Może to rzeczywiście jakiś nieznany gatunek węża. No skąd, ze bzydury opowiadasz, najdroższa. To pies, ty idiotko. Wygląda trochę dziwnie, ponieważ jak wiecie, znalazłem go kiedyś przypadkowo w rurze kanalizacyjnej, no. Umywalka się, pamiętam, zatkała, więc odkręcam kolanko, wpycham drut, ciągnę z całych sił, patrzę, a tu na drucie coś się rusza. Opłukałem to z grubsza, zastanawiam się, co to takiego, a tu nagle jak mnie coś nie użre. Była to najzwyklejsza pchła, ba, 1000 pcheł, które przywlokło ze sobą to dziwne stworzenie. Wtedy doszedłem do wniosku, że to wbrew pozorom musi być pies. Węże nie mają pcheł i gwita. Oczywiście. Przekonałeś mnie. O, dziadek idzie. Taki blady. Może chory? Może na żołądek? Nie, to chyba serce, moim zdaniem, zawał. A moim nie, to wylew. A bzydury, jakby miał wylew, to by go sparaliżowało. I nie byłby taki blady. Racja, ludzie po wylewie są rumiani jak dojrzałe pomidory, a on przecież blady jest jak sparciały kalafior. Więc może to wątroba, woreczek albo nerki. Bzydury, jeszcze raz, bzydury, nie znasz się na chorobach. Ty, to, że pracowałaś w prosektorium, oni żywie jeszcze nie świadczy. Tam wszyscy byli bladzi. Jakby to była wątroba, to dziadek byłby żółty jak mirabelka, czyli tak zwana seralka. Wstrętny jesteś, ohydny. A poza tym to nieprawda, co powiedziałeś o prosektorium. Miałam tam do czynienia z całą gamą kolorów. Od bladu niebieskiego poprzez ultramaryny, kobalt, błękit, pruski, fiolet, aż do zieleni indyjskiej. Ja nawet pamiętam, przywieźli kiedyś jednego w indygo. Oczu nie mogłam oderwać, był naprawdę piękny. Gdybym umiała malować, i namalowałabym obraz pod tytułem Martwa na tak, tłumie. Ale na szczęście nie umiesz. Co wy tam wiecie, kmioty? Wy nic nie wiecie, tym paki. Co? Patrzcie go, jeszcze nie wiadomo na co jest chory, a już się mądrzy, no. Chory? Gdybyś wiedział to, co ja wiem, też byłbyś chory. Kopernik, Galileusz, Einstein, Mondrale, Ziemia wokół Słońca, też wymyślili średniowiecie. Co dziadek wygaduje? Przecież od dawna już wiadomo, że Ziemia krąży wokół Słońca wraz z innymi planetami. Jak może? Następny głupek to już co? 4. Kopernik, Galileusz, Einstein i ty. I ja też wierzę w system heliocentryczny. No to świetnie, 5 głupek. A ty, Marilo, wierzysz w te szalbierstwo? Ja się na tym nie znam. I w ogóle nie wiem, o czym mówicie. Jesteś garkotłup tępy, ograniczony. I tak mówi moja córka. On zwariował. Słuchajcie uważnie, nie będę drugi raz powtarzał. Ziemia jest... A, słyszałam w sklepie warzywniczym, jak ktoś mówił ajentowi, że ziemia jest kulą, jak arbuz. Tak, jest kulą, ale pustą w środku i my wszyscy poruszamy się po wewnętrznej. Klęsłej stronie tej kuli. W środku zawieszone jest słońce, księżyc i tak dalej. Rozumiecie wy, barani? A więc według papy cały system słoneczny jest w zasadzie okrągłą dziurą, której ściany stanowi Ziemia. Bardzo dobrze, jednak zrozumiałeś, bystry z ciebie, chłopie. Niech będzie, Ziemia jest dziurą, ale w czym, dziadku? Jak to? W czym?
W ziemi! Ziemia jest dziurą w ziemi! Być może w tej ziemi są jeszcze inne dziury, tak jak w serze szwajcarskim, albo też nie ma ich, prawda? Tak jak w serze warmińskim. No to prawda. W serze warmińskim najprawdopodobniej nie ma dziur. I dlatego tak go mało wychodzi na piętnaście deko. No tak swoje, gorykotu. Skąd te rewelacje, papo? Pierwszej ręki. Chyba nie powie dziadek, że słyszał dziadek o tym od jakiegoś profesora. Profesora! Czemu oni tam wiedzą? Profesora! Patrzcie, patrzą przez te swoje lupy i nie widzą nawet, co się dzieje w Rembrandtowie. No co? Znowu kogoś pobili? Gerikociu. A co w tym Rembrandtowie? Cicho! Niech już ojciec wreszcie do wykrztusi, no. Niestety, jestem związany tajemnicą. Gdybym ją zdradził, groziłoby nam wszystkim wielkie niebezpieczeństwo. Jakie? Już oni by coś wymyślili. Jacy oni? Ci z Rembrandtowa. To znaczy nie z Rembrandtowa, chociaż spotkałem ich, prawda? Do Rembrandtowa daleko. Niech już ojciec mówi, ja się nie boję. Jak dla kogo daleko? Dla nich to nic, tacy jak oni dojeżdżają z Rembrandtowa do Warszawy w niecałe pół godziny. No to chyba lekka przesada. To niech ja skonam. Przecież on mnie tutaj podwiezie. No to papa był w Rembrandtowie, ojcze? No dobrze. No więc dobrze, powiem wszystko, ale gęby na kłódkę. Wybrałem się dzisiaj nad ranem do Rembrandtowa na jesienny spacer moim wózkiem inwalidzkim. Młota tam straszne, osprychy. Jadę wolniutko, uważaj. Mijam stację, aż tu nagle widzę jakichś takich dwóch na poboczu. Rękami machają, dają znaki, żebym się zatrzymał. No to dyrogówka! Żeby! Zapłaci mi mandat i po krzyku. Zatrzymuje się, oni wskakują na mój wózek i nic nie mówiąc pokazują, żebym skręcił do lasu. Jak to skoczyli na wózek dziadkowi, nie załamał się wózek? No właśnie, zastanowiło mnie to, ale myślę sobie widocznie oni lżejsi. Cicho, tak. Wjechaliśmy na polanę. Patrzcie, a tu wprost mnie wisi w powietrzu. Tramwaj. Pijany ojciec. Bo ziemi. To tramwaj. W powietrzu? Tak, 10 metrów na ziemią. Jedna rzecz mnie zastanowiła. Tramwaj nie miał numerów. Myślę sobie, może zjazd do zajezdni, prawda? Ale przecież w Rembrandtowie nie ma zajezdni. Nie ma zajezdni. Tak? I w ogóle tramwaje tam przecież nie chodzą. Nie jeżdżą, tak? Bo podjechaliśmy bliżej, przyhamowałem. Wyciągam rękę, w końcu za podwiezienie coś się chyba należy, prawda? No i wyobraźcie sobie, nie dali mi ani grosza. Co za czas, co za obyczaje. Każdy chce, żeby go podwieźć, a jak przychodzi do płacenia, udaje, że nie rozumie. Tak też myślę. Głupków udają, mówię, myślę, prawda? Czy co? Złapałem jednego za kołnierz i mówię, spokojnie, należy się 7 złotych od łebka, nie ucieknie, cwaniaczku. I wtedy oni zaczęli się tłumaczyć. Dziwna rzecz, chociaż nigdy nie słyszałem takiego języka, zrozumiałem, że po prostu nie są przy forsie, ale za to zapraszają mnie do tramwaju na przekąs. Jak to jednocześnie ojciec nie rozumiał i rozumiał? I to się zdarza. Podczas wojny japońskiej takie rzeczy były na porządku dziennym. Nie znając japońskiego, prawda, wiedziałem przecież kiedy podnieść ręce do góry i nigdy się nie myliłem. Japończycy zatrudnili mnie w końcu jako tłumacza przysięgłego w sądzie wojennym. Niepotrzebnie odbiegamy od tematu. Więc jak oni mówili do dziadka? Jak to brzmiało? Mniej więcej. Mówili bardzo szybko, tak. Mrumrumrum. Aha, no widać cudzoziemcy, prawda? Przyjechał kiedyś do nas do Zjednoczenia jeden Czech. Jak zaczął trajgotać w tym swoim języku, to wszyscy pogłupieli, a to w końcu przez język podobny, prawda? Dopiero woźny, pan woźny zrozumiał, o co mu chodziło i wytłumaczył mu, że bez przepustki wstęp na teren zakładu zbrojnych. Tak, ale niepotrzebnie odbiegamy od tematu. No właśnie, co? No wsiadł ojciec do tego tramwaju i co? Tak, tak. Myślę sobie tak. Warto coś przegryźć, więc pokiwałem głową, że się zgadzam, prawda? Wtedy z tramwaju, z przedniego pomostu opuściła się taka... Co to? Narek, no nie to kładka. Ni to nie kładka, po której wjechałem do środka. Od środka ten tramwaj wyglądał bardzo podejrzanie. Po pierwsze, nie było kasowników.
bo drugie nie było na czym siedzieć. Tak, po trzecie nie było się nawet za co, prawda, trzymać, tylko podłoga, prawda, sufit i wszystko na czarno. Nie ma o czym gadać. Jeszcze dzisiaj trzeba ojca odstawić na Dolną do kliniki psychiatrycznej. Tam może ojciec opowiadać te bajki i znajdzie ojciec wdzięcznych słuchaczy. Co drugi tam opowiada takie rzeczy. A więc uważaj, że ja zwariowałem. O, nie da się ukryć. Nie da się ukryć. Czy wy naprawdę nie rozumiecie, że wasz ojciec i dziadek miał bliskie spotkanie 6 stopnia z przybyszami z kosmosu, przedstawicielami innej cywilizacji? Z innej dziury? To za wasze byś wiedział. Tu i właśnie pokazali model wszechświata wykonany z dziwnego, zielonego sera. Wariat, spowodaje wariat. Czy wy naprawdę nie słyszeliście o latających należach PKS-ach, taksówkach, innych takich, prawda, pojazdach, jednym słowem, niezidentyfikowanych obiektach latających, w skrócie NOL, po angielsku UFO. Nie, nigdy. Słyszałaś coś, Maryno, w sklepie? Nie, uważam, że niczego takiego nie ma. Gdyby coś takiego było, na pewno mówiliby o tym w sklepie warzywnym. A ja słyszałem. Mówili o tym przez radio. Proszę. Jeżeli w tym, co dziadek opowiada, jest chociażby źdźbło prawdy, możemy na tym nieźle zarobić. Ale jeżeli dziadek łże, jak zwykle, możemy też za to nieźle oberwać. Co ty, interesujący cię. A ja wiedziałem, że jak nie tylko zwiększycie interes, próbujecie od razu mnie wykorzystać, ale niedociekanie właśnie, nie powiem więcej ani słowa. Jeżeli ktoś na tym ma zarobić, na pewno nie wy. Sam się na tym wzbogacę i wykupię sobie wycieczkę orbicy do Japonii, wygłoszę tam oczy to kosmitów i przywiozę kupę jenów. Jakich znowu jenów? Nazywają się tak japońskie dolary. Dobrze. Jeżeli to prawda, to ja sam zajmę się organizacją całej serii odczytów w różnych zakątkach kuli, czy może dziury ziemskiej, takich jak Kolbuszowa, Bystrzyca, Kłodz, to ja mam tam znajomych. To Kolbuszowe, ja nie jadę. No, to dlaczego? Dlaczego tak? W górach dostaję zawsze morskie choroby i odwrotnie nad morzem lęku przestrzeni. Lubię równiny, prawie pustynie, stepy, tundrę, a w ogóle nie zgadzam się. Sam sobie najlepiej wszystko zorganizować. No jeszcze o tym pogadamy. Póki co trzeba jednak sprawdzić, czy ojciec mówi prawdę. Ale jak my to zrobimy? To proste. A jak? Podłączy się dziadka do wykrywacza kłamstw i już. Już? Ciekawa. A skąd będziemy takie wykrywać, Markaciu? Z kuchni. Z kuchni. Masz tam jakiś wykrywacz, Maryno. Tylko opiekacz. No. Już mam. Tak. Co ci przyniosę? Przecież to jest maszynka do mięsa. Tak, maszynka. Niemniej jednak prawie każde urządzenie kuchenne można zastosować jako niezawodny wykrywacz kłamstw. Nawet przy pomocy zwykłego widelca lub tarki do marchwi można w parę minut wykryć każdy fałsz. Świetnie, co proponujesz, synu. No, jak to zrobimy? Proste, trzeba umieścić rękę dziadka w otworze wlotowym maszynki i niech opowiada, a ja będę kręcił korbą, jeżeli kłamie, długo nie wytrzyma. Tak, no, obawiam się, że nawet jeżeli mówi prawdę, to też nie wytrzyma. A ja wytrzymam, a wytrzymam, a nie bójcie się, kto miłuje prawdę tak jak ja, jest gotów do znacznie większych poświęceń. Zaraz wracam, przepraszam, ktoś puka. Panie Włodku, niech pan pozwoli, czy się pan akurat prawda w porę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś skurczybyk od miesiąca kradnie nam mleko spod drzwi, ale dzisiaj przechytrzyłem go. Nie kładłem się spać, jak tylko usłyszałem mleczarza, popychłem do drzwi i cap za butelkę. Stłukłem ją przy tym, co prawda, ale swojego nie darowałem. No niech pan siada, panie Włodku, zaraz będziemy tutaj wkręcać dziadkowi rękę w maszynkę. A, naprawdę? To mam szczęście. A, ale jak już dzisiaj pana dziadka, Jacka gdzieś widziałem. Tak, no przykra historia z tym mlekiem. Zastanawiam się właśnie, co by tu państwu doradzić. No, przecież nie może pan czuwać co noc do 5 rano, panie Włodku. Gdyby pan miał psa, zwierzę przypilnowałoby panu mleka. Ale nie mam, cholera, co to... To za duży wydatek. Wie pan co, pożyczymy panu na razie murzyna. To dobry stróż. Przywiąże go pan do wycierać i pogrzeba. Dziękuję bardzo. Pomyślę tylko, że Bożena twierdzi, że to państwo kradną to mleko. Nie? Chyba pan raczy żartować. Nie. Przecież nie proponowalibyśmy panu psa. No jasne, bardzo przepraszam w imieniu swoim i żony.
odpukę ją zaraz porządnie za to szczęście. No więc proszę cię, wkładam rękę do maszynki, ty kręćmy na ulicy, a wy słuchajcie. Panie Włodku, o, pan, bardzo dobrze, pan jest świadkiem. A o co chodzi? Chodzi o to, czy ja kłamię, czy też nie kłamię. Kiedy mówię, że dzisiaj nad ranem w Rembrandtowie spotkałem przybyszów z kosmosu, których podwiozłem wózkiem do tramwaju, niczego więcej nie zdążę opowiedzieć, bo oni nie jedzą i przerywają. A ty proszę, kręć mały ulicy. Dobrze. No pytam cię. A więc twierdzi ojciec, że pokazali papie model wszechświata zrobiony z zielonego sera z dziurami. Tak, pokazali, a potem wspólnie zjedliśmy ten ser. Mówię wam, pan się lidziak. Kręć mocniej, synu. Ja nie mogę na to patrzeć, przecież z tej maszynki coś cieknie. To krew, ale kręć mały się nie łazi. Co było dalej? Następnie kazali mi się rozebrać do naga, obejrzeli mnie, prawda? Ze wszystkich stron długo nade mną wydziwiali, a kiedy odwróciłem się tyłem, prawda? Kiedy to się wydarzyło, panie dziadku Jacku? Proszę, a dzisiaj o 5 rano. Powiada pan, że w Rembrandtowie. Tak mówi, kręć synku. Przecież kręcę, no. Mocniej nie mogę. Zmęczyłem się już. Jak to możliwe, żeby być jednocześnie i tu i tam? A to niemożliwe. Kręć, chłopcie, prawda, jest najważniejsza. Kiedy zbiła mi się ta butelka, pobiegłem na dół, żeby złapać mleczarza i kupić za pół ceny nowe mleko. I wtedy zobaczyłem pana przy śmietniku. Tak, po ciemku. No, no, niech pan mówi, sąsiedzie, to ciekawe. Zobaczyłem pana w świetle reflektorów tramwajowego wozu technicznego, który stał niedaleko na ulicy. No, szyny chyba szwajsowali. Aha, tu pies pogrzebany. Wszystko się zgadza, mamy już tramwaj i dziadka. No kręć po ulicy, proszę bardzo. Spojrzyjcie tylko, ile krwi będzie. Nie zawahałem się przecież ani razu, nawet nie pisnąłem. Cicho, ojcze, głośniej prosimy, panie Włodku. Pan dziadek trzymał w ręce kawałek spleśniałego, zielonego sera wyciągniętego z pojemnika. Tak, a więc mamy także rzekomy model wszechświata. Więc nie ma się pan Włodek łzie, albo mu się przywidziało. Nie, widziałem wyraźnie. Miał pan bardzo głupią minę, panie dziadku Jacku, i bełkotał pan pod nosem tak jakoś prr, 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 trr, mr, 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 jakoś. Aha, to jest... Tajemniczy język. Tak, tak. Mowa kosmitów. Tak, brakuje w zasadzie tylko kosmitów właśnie. Kosmitów nie widziałem jak Boga. No proszę, nie widział, a mnie widział. Ojej! No, widziałem tylko pana Słowikowskiego, który jak zwykle o tej porze zaczaił się w odważnym negliżu koło pojemników, czyhając na samotne kobiety. Ten Słowikowski, no, że też nie ma sposobu na tego zboczeńca. No, pan Słowikowski jest bardzo miły i nie grozi. Nie żałto, nie żałto. W każdym razie wszystko się wyjaśniło. Ojciec wszystko zmyślił albo po prostu gdzieś o tym usłyszał. Jak to? A moja krew? Popatrzcie. Dziwna ta krew, proszę państwa. Ciemna jakaś, przypomina to... Barszcz, prawdę mówiąc? Niech pan milczy! Lepiej! Panie Włodku, to jest ciemno! Rzeczywiście dziwny kolor! Nie rozumiem. Ale co by tam... Smak też dziwny. Chociaż nie, no. Wcale nie! Ty mam brzydko! To sąk z buraka przecież! Niech papa wyjmie tę rękę! No i co? Ręka jest cała! I zdaje mi się, że nie mamy już tego buraka, którego schowałam w kuchni na barszcz wigilijny. Postąpił ojciec jak zdrajca! W dodatku popełnił ojciec kradzież we własnym domu! Ale pana, nic się nie stało. Państwo nam pożyczą psa do mleka, a my pożyczymy państwu buraka do barszczu. Co ojciec znowu? Powiedziałem o was coś strasznego, ale nigdy tego nie zrozumiecie.